18.30, a więc tak jak mówiłem wcześniej, widzę Red Room 18 edycja, koniec okna transferowego i oczywiście omawiamy też spotkanie z Lechem Poznań, które przegraliśmy 0-2. Naszym gościem specjalnym będzie wcześniej umówiony już pan dyrektor sportowy Widzewa Łódź, Tomek Wichniarek. Myślę, że poruszymy sobie parę dużych kwestii, troszkę mniejszych, takich ważniejszych, jak transfery, oczywiście ten mecz, który zagraliśmy nieźle, ale niestety go przegraliśmy, ale myślę, że głównym tematem dzisiejszego wieczoru na pewno będą transfery i te, które się do tej pory pojawiły na Piłsudskiego i oczywiście te, które będą w przyszłości, bądź są już gdzieś tam w głowie dyrektora sportowego, także liczymy na owocną rozmowę. Także panie Tomku, ja już udzielam głosu, zaproszę do zabrania głosu i proszę zaakceptować. Powinna się wyświetlić informacja o udzieleniu głosu i wtedy będziemy sobie zaczynać powoli. Panie Tomku, proszę dać znać na WhatsAppie, czy nas pan słyszy i czy wszystko jest ok. Zaprosiłem do zabrania głosu. Powinna się wyświetlić informacja, takie małe okienko, w którym host zaprasza do udzielenia głosu i trzeba to po prostu zaakceptować, żeby można było swobodnie rozmawiać. Okej, okay, to jeśli pan nas słyszy, to musimy zaakceptować zaproszenie. Wyślę jeszcze raz i powinna się wyświetlić informacja. Taki mały dymek, że tak powiem, powinien się wyświetlić, że został pan zaproszony do zabrania głosu. Albo inaczej, proszę też kliknąć, że chce pan zabrać głos i wtedy wyjdzie na to samo. Sławek, ty jako mówca, co klikałeś, żeby poprosić o głos? Jak to wygląda? Bo ja jestem hostem, u mnie to jest troszkę inaczej. O, jest już pan Tomek, dobra, nie ma problemu. W takim razie nie było pytania. Dobry wieczór, panie Tomku, trzeba odmutować mikrofon po lewej stronie, także nic prostszego. Teraz okay już? Teraz jest ok. Dobry wieczór, dziękujemy za zaakceptowanie zaproszenia. Sławek, ty miałeś pierwsze pytanie, ale ja zadam je zanim te transfery i tak dalej, to ja zapytam o ten mecz w Poznaniu przede wszystkim. Jak pan to widział okiem osoby, która gdzieś widziała to na żywo, no i też te transfery do Widzewa robi. Jak pan oceni to spotkanie? Znaczy, jeżeli chodzi o to spotkanie, no to tak troszeczkę niedosyt, no nie, nawet nie troszeczkę, duży niedosyt, że z tego meczu nie udało nam się wyjść na najmniej punktu. Ponieważ na pewno na początku Lech nas dominował, mieliśmy problemy z wyprowadzeniem piłki ze swojej połowy, no ale z biegiem czasu zaczęliśmy grać swoją grę, zaczęliśmy momentami nawet kontrolować trochę grę i wydawało się, że już się nic złego nie może wydarzyć. Straciliśmy bramkę i za chwilę drugą. Też rozmawiałem po tym meczu ze znajomymi z Lecha Poznań, no to sami przyznali, że strzeli bramkę w najgorszym dla siebie momencie, czy w momencie, kiedy Widzew zaczął przejmować inicjatywę. W momencie, kiedy zaczęliśmy tworzyć sytuację, mieliśmy wcześniej przecież sytuację Karola, który trafił w słupek, później Martin po rzucie rożnym minimalnie nie trafił, gdzieś tam zjawę, jak Jordi był coraz bardziej aktywny. No i chwila nieuwagi, niestety straciliśmy bramkę, no i później dość kuriozalna druga bramka przy własnym rozpoczęciu po stracie. Ale ogólnie zrobiliśmy dobre wrażenie i szczególnie druga połowa pokazała, że zespół potrafi nawet grać, no jakby nie było zespołami wiodącymi w naszej lidze. Ja jakby dodam tylko, że faktem ten mecz był momentami przez Widzew kontrolowany, tak jak pan mówi. Natomiast te błędy w obronie, takie indywidualne, gdzieś kolejny raz tracimy bramkę z dystansu,
no to bramka na 2-0 to chyba brak koncentracji Patryka Lipskiego. Gdzieś wchodzi na boisko i dosłownie nawet chyba minuta nie minęła, tak, prawda? I no taka sytuacja słaba, natomiast co pan powie o tych bramkach z dystansu? Bo jednak mimo wszystko ten Widzew z tymi bramkami z dystansu od początku sezonu ma problem, według mnie. Znaczy no, i gdzieś, z czego to no, wynika? Z 16 metra to jakiś tam wielki dystans to nie jest. Tutaj my analizowaliśmy te bramki i tutaj złożyło się kilka rzeczy. Po pierwsze, Marek nie zamknął linii podania, później niepotrzebnie Mateusz Żyro wyszedł za wysoko, a był spóźniony do Amarala. No i w ostatniej fazie jeszcze mógł tą piłkę gdzieś uratować, zablokować Martin, no ale no, nie zabrakło mu tyle dynamiki działań w tym bloku. Więc no tak, tracimy tych bramek, no ale to nie był jakiś fenomenalny strzał, bo tak, bo traciliśmy bramkę w meczu z Pogonią, po bardzo trudnym uderzeniu. Traciliśmy bramkę z Lechią, gdzie Gajos też idealnie trafił. No tutaj ten strzał nawet troszeczkę przypadkowy, bo nawet rozmawiałem później po meczu, że Amara się pośliznął i nie trafił tak zupełnie czysto. Idealnie mu ta piłka gdzieś tam weszła. No za łatwo, rzeczywiście za łatwo w takim momencie, że właśnie już zaczęliśmy ten mecz kontrolować i wydawało się, że co najmniej ten punkt wywieziemy. No a no, co do drugiej bramki, no to nie powinno się tak doświadczonemu zawodnikowi przytrafić taka strata po rozpoczęciu. No, tutaj rzeczywiście brak tej koncentracji i ten gol zabił nam już to spotkanie do końca, bo jeszcze przy 1-0 mogliśmy próbować coś działać. Ta druga bramka w ciągu jednej minuty po stracie pierwszej no, podcięła nam mocno skrzydła. No mi się wydaje, że jednak mimo wszystko też trzeba mieć inaczej, bo powinniśmy mieć pretensje tutaj do tego braku koncentracji Patryka tak. Lipskiego, ale też trzeba troszkę zgonić jednak na kolegów z drużyny, że jednak nikt nie krzyknął, nie jakby no, bo to było widać, tak? To ten pressing Lecha od razu po wznowieniu. Była taka bierna postawa całej drużyny, tu nie tylko Patryk według mnie. No, Patryk był tym jakby ostatecznym winowajcą, tak? Rzeczywiście może tam mógł się ratować się faulem. No na pewno, no, ta bramka też taka pierwsza spowodowała to, że chyba zespół już czuł tą szansę zdobycia punktów i no i ta dekoncentracja, ta strata bramki spowodowała, że zespół nie był skonsolidowany i dość łatwo straciliśmy drugą bramkę. No ja szczerze mówiąc, oglądając ten mecz do momentu, kiedy straciliśmy te dwie bramki, to byłem pewien, że jest szansa na 3 punkty raczej, a nie na 0. Znaczy mnie to co najmniej na punkt wyjścia, tak, ale co najmniej na punkt, mieliśmy, tak. I to taki... Tak, mieliśmy ten moment, kiedy przyjęliśmy inicjatywę, tak, stworzyliśmy jedną, drugą sytuację i wydawało się, że to my będziemy tym zespołem, który ten mecz wygra i mówię, nawet trenerzy Lecha Poznań przyznawali, że taki był moment, że oni zaczęli się obawiać o wynik tego meczu dość poważnie. No i w tym momencie strzelili bramkę. No dobrze, to póki jeszcze jesteśmy przy tych punktach, które Widzew zdobył do tej pory, to ja tak zapytam, Sławek, zaraz oddam Ci głos co do tych transferów, bo to już jest cięższy temat, natomiast jakby Pan ocenił tą zdobycz punktową Widzewa, czy jest Pan zadowolony z tego, że ta drużyna po tylu spotkaniach ma 10 punktów, biorąc pod uwagę to, z kim graliśmy, gdzie graliśmy i tak dalej, czy raczej jest pewien niedosyt, bo jednak piłkarsko wyglądamy na tyle nieźle, że jeszcze te parę oczek więcej mogło być? Znaczy, patrząc z przebiegów meczu, na pewno mogliśmy te parę oczek więcej zdobyć, bo nie musieliśmy sobie przegrać meczu i w Szczecinie, i tutaj z Lechią Gdańsk na pewno. I druga połowa z Legią też całkiem dobra i no, centymetry zabrakło nam do tego, żebyśmy ten mecz wyrównali. Więc patrząc z przebiegu spotkań, tych punktów będzie więcej. Ja jestem zadowolony przede wszystkim z gry zespołu, ponieważ no jako Beniaminek troszeczkę obawiałem się też tego, że niektóre zespoły nas bardziej zdominują. Na szczęście nie ma takiej sytuacji. Zespół jest dobrze poukładany taktycznie, wie co ma grać, mądrze to realizuje. No trochę brakuje, nie wiem, czy doświadczenia ekstraklasowego, bo też jednak wielu zawodników w ekstraklasie polskiej czy też innej już grało, czy też po prostu no jako Beniaminek troszeczkę brakuje doświadczenia ogólnie jako zespołowi, kolektywowi, dlatego takie bramki dość łatwe tracimy, no bo rzeczywiście trochę problem mamy z straceniem dość łatwych bramek i na tym powinniśmy zdecydowanie pracować, ale z drugiej strony też przeciwnik nie ma zbyt wielu sytuacji, czyli ten zespół też dobrze funkcjonuje do tej pory w obronie, mimo tych straconych bramek.
Okej, okay. To proszę mi powiedzieć w pana ocenie najsłabszy mecz Widzewa? Legia chyba, co? Pierwsza połowa Legii, bo druga połowa to już nie. Pierwsza połowa z Legią i myślę, że to taki był ten z części meczu najsłabsza. Okej. Okay. Ja tylko jedną rzecz powiemy, bo mamy już tutaj prawie 6 dyszek, także powiem to, że zaraz będziemy zaczynać ten temat najważniejszy, czyli transfery, które są w Widzewie do tej pory i tak dalej. Od razu mówię, że będziemy oddawać głos każdemu chętnemu, natomiast dajcie nam jeszcze parę chwil, aby porozmawiać tutaj z panem Tomkiem na temat tego, co się piłkarsko wydarzyło w naszym klubie. Zaraz będziemy poruszać temat transferów. Cześć Mariusz, Tobiasz już też, udzielam ci głosu, natomiast jeżeli możesz, to chwilkę poczekaj. Sławek, czy coś do dodania, jeśli chodzi o piłkarską stronę zespołu, Mariusz? Dobry wieczór, panie dyrektorze. Nie uważa pan, że jednak ten mecz w Grodzisku Wielkopolskim był dość słabym meczem i paradoksalnie wygranym, tak? No tak, ale pierwsza połowa z Legią była taka, że Legia zdecydowanie zdominowała tamten mecz. Z Wartą rzeczywiście też pierwsza połowa Warta miała tę sytuację i ten mecz piłkarski nie był najlepszy, ale suma summarum, no też wynik troszeczkę spowoduje to, że ten mecz inaczej odbieramy. Tutaj z Legią zdecydowanie Legia nas zdominowała, Warta aż tak nas nie zdominowała chyba jak Legia. Patrz jeszcze na temat Poznania, czy jedziemy już? Znaczy tak, no ja tak szczerze powiem tylko tak, że w mojej skromnej osobie, jakby moje zdanie jest takie, że mamy 10 punktów i można powiedzieć, że nie jest źle. Natomiast patrząc na to, jak te zespoły, chociażby ile ta punktów Lechia ma, prawda? No mają 4 punkty na ten moment i te 3 jedyne zdobyte z Widzewem. To troszkę boli, prawda? Ja mam takie wrażenie, że Widzewowi brakuje zimnej krwi w tych takich ważnych momentach, żeby troszkę zagrać tak punktatorsko. Z tą Lechią według mnie na przykład mam takie zdanie, że poszliśmy troszkę na noże i dostaliśmy po prostu bramkę z doświadczenia zwykłego tutaj no Paiszao, który wiadomo, że nie jest przypadkowym graczem jak na naszą ligę. I gdzieś poszliśmy w mojej ocenie na noże i skończyło się to tak, jak skończyło. A to był zespół w mojej opinii dużo słabszy niż Wisła Płock, która zrobiła nam bardzo dużą krzywdę na początku i dzięki Rawasowi tej bramki nie straciliśmy. Natomiast Lechia według mnie była do ogrania. No z Legią, tak jak pan powiedział, no ta pierwsza połowa, no to jednak nie wiem, czy to kwestia przemotywowania, czy po prostu gdzieś tam strach się pojawił, czy Legia nas tak rozczytała, że zagraliśmy perfekcyjny mecz. Przepraszam, że Legia zagrała tą pierwszą połowę perfekcyjną, czy jednak gdzieś tutaj był taki element no, przemotywowania, bo jednak to jest Legia, prawda? Tyle lat czekaliśmy na mecz w Ekstraklasie z Legią, no bo w Pucharze już się zdarzył. Natomiast ja tak ze swojej strony powiem, że te 10 punktów jest okej, okay, natomiast myślę, że te 13 moglibyśmy mieć bez żadnego problemu, tym bardziej, że po tej Pogoni Szczecin chyba każdy uwierzył, że ten zespół będzie dobrze funkcjonował. Znaczy tak, no dlatego mówię, no, punktowo to mogło być lepiej. Co do ogólnej gry jesteśmy dość zadowoleni z zespołu, no ale wiadomo, że to tutaj przez to liczą się punkty. To jak ja zawsze mówię, to nie jest jazda figurowa na lodzie, to nie staje się punktów za styl, tylko za to, co wpada do bramki. No ale to też taki prognostyk, że jeżeli ten zespół będzie tak funkcjonował, no to w kolejnym, następnym meczu powinniśmy być bardziej pragmatyczni i to doświadczenie powinno prezentować, że tych punktów powinniśmy zdobywać więcej i takich meczów jak z Lechią na przykład nie powinniśmy przegrywać. Zgadzam się w 100%. Dobra, Sławek, momencik, oddamy tutaj Tobiaszowi głos, który poprosił chwilkę temu i zaraz my będziemy zadawać te pytania, które były zadane w komentarzach, także Tobiasz, zapraszam cię do głosu i słuchamy. Okej, jak mnie słuchać? Dobrze. Dobrze. Dobra, witam wszystkich. Dzień dobry, dyrektorze. Skoro tu mamy pana na linii, to może tak w kwestii transferów. Chciałem zapytać o nasz, można powiedzieć, zaciąg z pierwszej ligi. Chodzi tutaj o Normana i o Martina, bo idą w pierwszej lidze. Można powiedzieć, że wszyscy skreślili Martina, to teraz troszkę wyrasta nam tutaj na podstawowego gracza. O tyle pytanie o Normana. Czemu nam to jest gaz? Czy to jest kwestia rywalizacji, której można powiedzieć, że Martin w mojej opinii zbyt dużej nie ma. Tyle Norman ma troszkę trudniej. No i takie drugie na szybko o młodzieżowców. Czy Terpiłowski aż tak odstaje, że
w składzie z nim można powiedzieć, że nie widać różnicy, że mam młodzieżowca w składzie i czy nasi młodzi widzewiacy aż tak odstają od Sypka Zjawińskiego, że nie pojawiają się w pierwszym składzie. I to w sumie tyle, dzięki. Okej. Okay. Co do pierwszej sytuacji, to Norman i Martin, no tutaj no nie wiem, czy Martin nie ma jakiejś tam dużej rywalizacji. Myślę, że też ma, ale tutaj no to jest też czasami trochę tego czasu, potrzeba zawodnikowi ciut więcej w to, żeby wejść. Gdzieś ta liga, gdzieś ta ekstraklasa może też ma inne wymagania, bardziej piłkarska, więc takim zawodnikowi też z takim doświadczeniem lepiej się w niej się odnajdują. Tak samo mamy, widzimy dzisiaj Fabio, jak wyglądał czasami w niektórych meczach pierwszoligowych. Co do Christophera, no tutaj mam też taki trochę problem, ponieważ to jest zawodnik chyba jeden z najlepiej ukształtowanych technicznie z całej naszej kadry, tylko nie do końca wykonuje, powiedzmy, czy zrealizuje taktykę tenera. My gramy trochę inaczej. On grał wtedy w Sodyfjordzie, grał bardziej przy linii. On lubi tą linię złamać do środka i kończyć uderzeniem. Tutaj trener bardziej wymaga gry w półprzestrzeniach, w środkowej strefie. To nie do końca funkcjonuje w wykonaniu Christophera i tutaj nad tym musimy szczególnie pracować, bo podkreślam jeszcze raz, i to nie tylko jest moje zdanie, ale właściwie wszystkich w pionie sportowym, łącznie ze sztabem, on jest jeden z najlepiej ukształtowanych technicznie zawodników i z dużym potencjałem piłkarskim, no ale tak się czasami zdarza, że nie do końca ktoś potrafi się wpasować w rolę, którą mu trener czy sztab wyznacza. Mogę dopytać jeszcze tylko tutaj o Martina. Nie wiem, jaka jest ocena, ale czy przypadkiem w pierwszej lidze Martina nie zjadła trema przy tych trybunach, przy tym ciśnieniu, a teraz troszkę się tym oswoił, no bo to jest zupełnie inny piłkarz w mojej ocenie. No, czy może być taki jakiś aspekt. Wiadomo, że tutaj Widzew jest klubem dość specyficznym, jeżeli chodzi o presję ze strony wynikowej, tak ze strony kibiców, i do tego też trzeba się trochę oswoić. My, jeżeli sprowadzamy zawodników, to staramy się, żeby to zawodnicy, którzy też mieli wcześniej styczność z taką presją, z tak dużą liczbą kibiców, ale to nie jest łatwe, bo trudno znaleźć kluby, które mają taką wspaniałą widownię, która wywiera presję pozytywną, ale także powoduje to, że zawodnicy mogą czasami mieć z tym delikatny problem. No okej, to jeszcze jakby dyrektor musi stosunkować do tych naszych bombelków, że tak powiem. Już wracam, sorry. Znaczy powiem tak, przede wszystkim nie uważam, że Zjawiński czy Sypek to są zawodnicy gdzieś tam dużo gorsi od Terpiłowskiego. Załóżmy, że Terpiłowski też potrzeba trochę czasu, żeby wejść, a Zjawiński, no i Zjawiński to jest zawodnik z poziomu, wzięliśmy go z poziomu ekstraklasowego, tamty minus za dużo może nie zagrał, ale dwa lata wcześniej zagrał dość sporo meczów na Stali Mielec, później ostatni sezon, czy pół sezonu, 14 spotkań, 9 bramek na poziomie Sandecji, czyli pierwszej ligi, i był to jeden z ciekawszych zawodników młodzieżowych w ogóle w całej pierwszej lidze. Więc ja nie uważam, że jeżeli grał Zjawa w tych meczach, no to nic temu zespołu nie dawał, albo widać, że to jest zawodnik jakiś słabszy. Na pewno miał trudny moment z Wisłą Płock, ale zespół też, jak tutaj zresztą sami zauważyliście, Wisła nas zdominowała i Rawas nam wybronił, szczególnie w pierwszej części, pierwszej połowy, ten wynik, i jemu było bardzo ciężko odnaleźć się osamotnionemu gdzieś tam z przodu. To nie jest jeszcze tak ukształtowany zawodnik i tak mocny jak Jordi. Jak Jordi wszedł, to było tą, widać tą różnicę, no ale nie ma się co dziwić. No jednak różnica gdzieś dzisiaj umiejętności, potencjału tych zawodników jest dość spora i to będzie jeszcze widać. Taki młody zawodnik jak Zjawa jest całkiem niezłym potencjałem i uważamy, że ma dużą szansę się jednak mimo wszystko przebić. Co do Kuby Sypka, no to mieliśmy go tydzień na obozie. Przeszło tydzień na obozie, trener mógł go naprawdę prześwietlić pod każdym kątem. Zagrał w meczach sparingowych i wyglądał na tyle dobrze, że nawet zastanawiał się trener, czy w pierwszym meczu nie wyjdzie Kuba. To też jest troszeczkę inny sposób gry. To też są kwestie tych półprzestrzeni. To też jest ten moment, kiedy zawodnik musi się odnaleźć w innym trochę ustawieniu. To jest zawodnik bardzo szybki, bardzo dynamiczny, z bardzo mocnym, bardzo dobrym uderzeniem. Chyba, jeżeli chodzi o siłę tego uderzenia, to naprawdę najlepszą w zespole. Ale też taki zawodnik, który troszeczkę jest chaotyczny, który troszeczkę lubi tą grę 1-1, co nie zawsze przy bardzo dobrych obrońcach przeciwnika mu wychodzi.
też potrzebuje trochę pewności. Ci zawodnicy też, zwróćmy uwagę, oni nie mają jakby gdzieś takiego równego rytmu, ponieważ trener nimi rotuje. Może potrzebują jeden, dwa mecze, żeby dostać tego zaufania i trochę dłużej pograć. Wracając do naszej akademii, no to i porównując ich z naszymi chłopakami, których sprowadziliśmy, no to całym szacunkiem, bo ja widzę w tej akademii duży potencjał. Myślę, że jeden czy dwóch chłopaków, którzy trenują bezpośrednio z pierwszym zespołem, ponieważ w ogóle stworzyliśmy taki program, że dwóch zawodników, prawie właśnie trzech, bo bramkarz też, trenują cały czas z pierwszym zespołem, a szóstka najbardziej wybijających rotacyjnie co po dwóch trenują też z pierwszym zespołem, tak żeby ten miał ich cały czas pod obserwacją, żeby mogli być w kontakcie z zawodnikami pierwszego zespołu, żebyśmy mogli zobaczyć, jak oni się rozwijają. Ale to są dzisiaj chłopcy z poziomu juniora czy z poziomu czwartej ligi. A my dzisiaj mówimy o Sypku czy o Zjawińskim, którzy jednak w tych seniorskiej piłce już troszeczkę więcej pograli i byli trochę wyżej. Więc to nie jest tak, że ktoś tych chłopaków nie widzi, czy nie chce im dać szansy i te szanse będą dostawać, ale oni to muszą być przygotowani. To musimy być pewni, że są chłopacy, którzy są przygotowani dzisiaj na to, żeby wystąpić w ekstraklasie. Więc tak to wygląda, jest program, my wprowadzamy ten program, ale to też nie jest tak, że z dnia na dzień to się wszystko iści, tym bardziej, że jesteśmy Beniaminkiem, tych punktów musimy zdobywać, nie jesteśmy takim klubem dzisiaj jeszcze, który może sobie pozwolić na pewną strategię wprowadzania młodszych zawodników, nie patrząc na wynik. Dzisiaj my musimy jednak patrzeć wszystko przez pryzmat wyniku i potrzebujemy trochę czasu, żeby ich też wprowadzić, żeby ta akademia wyprodukowała, brzydko mówiąc, zawodników na takim poziomie, żebyśmy mogli w pierwszym zespole na poziomie ekstraklasy bez problemu pokazywać i promować. No dobrze, panie Tomaszu, to teraz ja tutaj wchodzę do gry, mam tutaj kilka pytań do pana. Sławek, poczekaj chwilkę, bo mamy Daniela, który poprosił o głos, bo ja tutaj widzę, kontroluję to, zadasz jeszcze te pytania z komentarzy, także daj sekundkę, niech Daniel zapyta, tak żebyśmy mieli kolejkę, bo potem się to pomieszcza, tak jak zawsze, także zróbmy to w odpowiedniej kolejności i zaraz będziemy pytać. Daniel, dobry wieczór, czekamy na pytania. Cześć, dzięki. Ja takie jedno pytanie na start mam, bo później też będę jeszcze miał, ale to już pewnie może później. Panie Tomaszu, pytanie odnośnie strategii i w ogóle budżetu, jeśli chodzi o transfery, bo generalnie jak się obserwuje podejście Widzewa do transferów i do zawodników, których gdzieś tam pozyskujemy, to jest bardzo, ale to bardzo gdzieś tam skromnie, ekonomicznie. Czy w ogóle jest jakiś budżet na to, żeby Widzew mógł coś zapłacić za jakiegoś lepszego gracza, czy po prostu będziemy na razie skupiać się na tym, że znaczy teraz już wiadomo, tak, okienko zamknięte, ale czy jest perspektywa na to, żebyśmy mogli wyłożyć jakieś pieniądze na solidnego, fajnego gracza, z którego będziemy mieli od razu pożytek, tak? Znaczy, powiem tak, budżet na pewno jest na solidnego gracza, tylko że co znaczy solidny gracz i jaki to ma się być budżet, bo dzisiaj solidny gracz kosztuje 1 000 000 euro, więc takiego budżetu dzisiaj na pewno widzewie nie ma. Tu bardziej musimy spojrzeć inaczej, że musimy jednak pozyskać gracza, który będziemy mogli zapłacić mu większe pieniądze, żeby w tym momencie będzie nam to łatwiej. My mamy budżet ustalony, nie czasami pieniędzmi, ale to też nie jest tak, że płacimy jakoś niebywale mało. Ci nasi zawodnicy zarabiają przyzwoite pieniądze, aczkolwiek liga jest coraz droższa, zawodnicy otrzymują coraz większe pieniądze i do tego z tym też musimy się zmierzyć. Widzew też nie chce stworzyć sytuacji, tak jak niektóre kluby w Polsce mają, że są niewypłacalne, bo płacą co dwa, co trzy miesiące, obiecując olbrzymie pieniądze. To też chyba nie tędy droga, żeby nie było za chwilę sytuacji, że będzie miał budżet, widzę w problem budżetowy i będziemy mieli tutaj za chwilę informację, że borykamy się z jakimiś dużymi problemami finansowymi, bo tak kluby niestety w Polsce i to na pewno nie jeden, ale więcej niż 3-4 mają. Robimy to rozsądnie, uważamy, że wcale takich tak mało nie płacimy, ale też nie ściągamy jakichś przeciętnych graczy. Uważamy, że trzeci gracze też z czasem nam dadzą więcej, ale też patrzymy, monitorujemy rynek i na pewno w następnym okienku postaramy się ściągnąć jeszcze wartościowszych graczy. Okej, dziękuję. Proszę bardzo. Dobra, to teraz chwilowo będziemy zaczynać my z pytaniami. Sławek ma parę przygotowanych, także następne osoby, które będą chciały zabrać głos, to zapraszamy, ale oczywiście będziecie musieli tylko chwilkę teraz poczekać.
Dobra, panie Tomaszu, jest pan już troszeczkę w tym widzowie. Sprawował pan funkcję nieoficjalnego dyrektora sportowego, teraz już jest pan oficjalnie dyrektorem sportowym. I mam takie do pana pytanie na rozgrzewkę. Co według pana, jakimi cechami powinien wykazywać się dyrektor sportowy? Jakie cechy posiadać? Czy zgodzi się pan z opinią, że dobry dyrektor sportowy to jest dobry handlowiec poniekąd, który potrafi coś tanio kupić i drogo sprzedać? Nie wiem, czy handlowiec, na pewno dobry menadżer. Na pewno też potrafi przede wszystkim dobrze zawiadywać grupą, który ma takie cechy troszeczkę też, nie wiem, że przywódcze, ale powiedzmy umiejętności menadżerskie, który będzie zarządzał dobrze grupą, bo to jest też trudny bardzo temat, bo dyrektor sportowy troszeczkę jest pomiędzy prezesem, zarządem, który bardziej patrzy na zespół finansowo, bardziej patrzy budżetowo, trenerem, który jest odpowiada za wynik, więc te sytuacje jakby finansowe, które mnie go interesują, chce coraz lepszych zawodników, coraz droższych, bo to jest też logiczne, w tym wszystkim są zawodnicy. To jest jakby jedna kwestia dyrektora sportowego, czyli umiejętność współpracy w takim dość trudnym mimo wszystko środowisku, ludzi, którzy mają bardzo duże, chcą mieć duże znaczenie, chcą mieć dużą odpowiedzialność, ale też chcą mieć dużą władzę. A z drugiej strony to też jest osoba, która ma pewną wizję rozwoju klubu i patrzy długofalowo. Trener patrzy dzisiaj, bo wynik następnego meczu może decydować o wielu jego sprawach. Dyrektor sportowy musi zobaczyć to dalej, musi widzieć akademię, musi widzieć wprowadzanie młodych chłopaków, musi widzieć także w jaki sposób budować kadrę, która będzie w najbliższym czasie dawała pożądany rezultat, nie tylko w danym momencie. A niech pan mi powie, mam tutaj pytanie od Łukasza. Ile decyzyjności ma dyrektor sportowy w Widzewie w sprawach transferowych i czy pan jako osobiście dyrektor sportowy bierze pan pełną odpowiedzialność za wszystkich zawodników, których sprowadzono od stycznia tego roku do klubu? Znaczy odpowiedzialność, znaczy ja jestem jedną z osób, która odpowiada tak za sprowadzenie zawodników, ale to nie jest tak, że jednoosobowo podejmuje decyzję. Żeby też sprawa była jasna, na to się składają... Czyli jest komitet transferowy, tak? Można to nazwać komitetem transferowym. No przede wszystkim jest też tak, że scouting, za który do tej pory odpowiadałem, przede wszystkim wyszukuje zawodników pod odpowiednie pozycje, które są wcześniej ustalone przez zarząd w porozumieniu z trenerem i z dyrektorem sportowym scoutingu, w zależności od sytuacji, jakie osoby w klubie są. Czyli jest kilka osób, które decydują, jakie w ogóle pozycje będą pozyskiwane i to wygląda też, wynika też z tego, że trener by chciał na dany moment wszystkich najlepszych zawodników, a ktoś, kto musi na to spojrzeć długofalowo, musi zobaczyć, kogo mam w akademii, kiedy skończą kontrakty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Stąd ta niejednoosobowa informacja, decyzja trenera, na jakie pozycje tylko decyzja kilku osób, w tym wypadku zarządu czy tam prezesa, akurat mojej osoby, do tego jeszcze wchodzi dyrektor akademii, który gdzieś też informuje, sugeruje, którzy zawodnicy najszybciej mogą dołączyć do pierwszego zespołu i trenera. No i później scouting, tak samo moja osoba, decydujemy, którzy zawodnicy są pokazywani trenerowi. My mamy tą wiedzę, jakich zawodników możemy pozyskać, jakie są warunki finansowe, prowadzimy pierwsze negocjacje i przedstawiamy trenerowi trzech, czasami czterech zawodników na daną pozycję i wtedy trener czy sztab robi swój ranking i powie, panowie, my byśmy chcieli tych dwóch, a tych dwóch to w ogóle nas nie interesuje, choć tak się nie zdarza, bo trener jest raczej w procesie treningowym wcześniej i on widzi, jakich zawodników ta czwórka jaka będzie, więc z tej czwórki, tam trójki zawodników trenerzy typują, którego by najbardziej chcieli i tu jest też rola dyrektora, żeby tego zawodnika z pierwszego miejsca postarać się jak najczęściej pozyskać, ale też wcześniej wytypowanych oczywiście według możliwości, no bo też na to musimy zwrócić uwagę, my wiemy, jakie możliwości mamy i no nie pozyskamy zawodnika, którego nie będziemy mogli w ogóle jakby dogadać się finansowo. Więc moja rola dyrektora sportowego, nie tylko moja, ale dyrektora sportowego w klubie jest bardzo jakby ważna, decyzyjność jest też duża, ale to nie jest tak, że ja jednoosobowo podejmuję decyzję. Ta decyzja w tym momencie jakby wchodzi na zarząd, czy to jest prezes i wiceprezes, dyrektor sportowy i trener. Tak wygląda decyzyjność w Widzewie dzisiaj w podejmowaniu tego, jaki zawodnik przyjdzie do Widzewa, czy też nie.
Jasne, rozumiem. Nawiązał pan do scoutingu, a że scoutingiem pan się zajmował przez długie lata i na początku w Widzewie także, to ja chciałem się tutaj dopytać, jak w tej chwili wygląda siatka scoutingowa w Widzewie i może jeszcze mam tutaj takie dopytanie do tego o scouting Łukasza też. Co się stało, że klub opuścił Opiłka? No Michał Opiłka dostał propozycję z agencji menedżerskiej i stwierdził, że tam chciałby dalej kontynuować swoją karierę przy piłce nożnej. Jasne, a ta siatka scoutingowa w tej chwili, jak to proces wygląda scoutingowy w naszym klubie? Znaczy proces scoutingowy wygląda jakby niezmiennie, my go doskonalimy, czyli dzisiaj mamy trzech scoutów etatowych, do tego też nie będę ukrywał, oczywiście to się odbiło jakimś tam echem, czasami źle, ale też może to od razu wytłumaczę, a propos tego projektu stażystów, to nie jest taki projekt, że ludzie przychodzą na 8 godzin, pracują za darmo. To są zadania, które oni dostają do zrobienia. Poświęcają temu, nie wiem, godzinę, dwie godziny czasami dziennie, czasami mniej. Są odpowiedzialni za pewne wykonanie pracy, robią to dobrowolnie, nikt ich nigdy do tego nie zmuszał i jeżeli powiedzą, że w danym momencie nie chcą tego zrobić, czy nie mogą tego zrobić, to też z tym nie ma żadnego problemu. Myślę, że to jest też duża dla nich szansa nabycia doświadczenia, kompetencji, możliwości klubu także na wypracowanie sobie modelu przyszłego pracownika, przyszłego skauta, więc tak ten projekt stażystów wyglądał i był realizowany. Wydaje mi się, że ci ludzie byli zadowoleni, nawet niektórzy z nich chcieliby dalej współpracować nawet na zasadzie takiej jakby do tej pory, robią to całkiem dobrowolnie i nigdy nie było to tak, że ktoś musiał przyjść do pracy na ileś tam godzin i był do czegokolwiek zmuszany i mamiony z jakąś tam szansą podjęcia pracy i wyścig szczur w żadnym wypadku. Więc dzisiaj wygląda to, że jest trzech skautów na etacie. Będzie kwestia jeszcze koordynatora do spraw scoutingu seniorskiego po odejściu Michała, bo Michał taką funkcję miał szansę objąć. Więc tutaj tą sytuację jeszcze będziemy też realizować i zobaczymy, czy pójdziemy w drugi projekt stażystów, więc dzisiaj to i plus osoby nam współpracujące, które na przykład gdzieś tam w różnych krajach pomagają nam, ewentualnie sugerują, których zawodników warto by zobaczyć. Ci skauci dzisiaj, my około tam 10 lig będziemy obserwować permanentnie, plus kilka lig do obserwacji z wytypowanych wcześniej zawodników. Więc tak dzisiaj wygląda siatka scoutingowa, ponieważ jest to scentralizowane, są to ludzie, którzy przyjeżdżają do Łodzi, my mamy kontakt co najmniej raz w tygodniu, a czasami dwa razy w tygodniu i oni pokazują to co wyskautowali, co zobaczyli, robią profile, my możemy to obejrzeć. Ogólnie proces wygląda scoutingowy, czy praca, sama praca scoutingowa jest taki, że scout najpierw na podstawie informacji ze sztabu i moich, jakie pozycje poszukujemy, stwarza profil zawodnika na podstawie statystyk dostępnych, następnie na platformach scoutingowych obserwuje tych zawodników, których wytypował, robi profil wideo, ten profil wideo pokazuje na spotkaniach scoutingowych i wspólnie decydujemy, których zawodników idziemy obejrzeć na żywo i później po takiej obserwacji na żywo i kontakcie z zawodnikiem, w pierwszych rozmowach pokazujemy takich zawodników trenerowi i wspólnie później podejmujemy decyzję, jaki ranking tych zawodników na daną pozycję będzie wyglądał. Jasne, rozumiem. A panie Tomaszu, niech pan powie, na jakim etapie jest rozwój tego scoutingu w Widzewie? Na przykład ma pan doświadczenia z Poznania wieloletnie, jakby miał to porównać. W tej chwili, gdzie my jesteśmy? Znaczy powiem tak, pewien proces scoutingowy jest bardzo już zaawansowany. Tylko tu jest się kwestia realizacji tego procesu i ilości osób, które mogą to realizować, bo jeśli chodzi o to, żeby skautować jak największą liczbę dobrych piłkarzy, no to jest ilość obserwacji. Jeżeli tych osób dzisiaj mamy 3, a nie 10, no to możemy zrobić tej pracy mniej niż jakbyśmy mieli tych 10 osób. Czyli pewien proces został wdrożony, według procesu próbujemy pracować, ale niestety musimy też się opierać na współpracy z agentami, co powoduje pewien dyskomfort, ponieważ niektórzy zawodnicy wpadają trochę później i nie jesteśmy w stanie tego całego procesu przejść. Więc powtarzam, jakby proces jest wdrożony, pewien schemat pracy skauta jest wdrożony. Dzisiaj potrzebujemy więcej czasu, żeby wypracować lepsze modele pozyskiwania tego zawodnika i obserwacji, ponieważ
potrzebujemy bardziej doświadczonych skautów, a to jest też, mamy czasu, na to troszeczkę potrzeba, a dwa, potrzebujemy większe możliwości budżetowe, żeby zatrudnić większą liczbę osób i też zaopatrzyć ich w lepsze narzędzia do podejmowania obserwacji, czy też powiedzmy, może nie samych decyzji, ale podejmowania takich zasadnych działań do pozyskania zawodnika. Okej, rozumiem. Mam tutaj jeszcze pytanie od kibica. W czym jest lepszy Zjawiński od Gustka i Sypek od Karaska? Mm-hmm, okej. Okay. To teraz, jeżeli w czym jest lepszy? Znaczy, to jest tak, że Gustka mieliśmy u siebie rok i po rozmowie z trenerem stwierdziliśmy, że on może dostać za mało szansy na to, żebyśmy mogli go ocenić, rozwinąć i później ewentualnie podjąć decyzję, jakie dalsze kroki z nim robimy. Więc z perspektywy jego rozwoju, a także dla Widzewa, uważaliśmy, że lepiej, żeby tak samo jak Karasek, lepiej, żeby poszli do klubów pierwszoligowych, gdzie mają większą szansę gry i tam mogli się rozwinąć. My możemy ich, my mamy z nimi kontakt. Ja zresztą z dyrektorem Termaliki dwa dni temu nawet rozmawiałem o Karasku, więc my widzimy, jaki jest ich rozwój, jakie są możliwości, a mają więcej minut, dostają więcej szansy gry i my na tej podstawie mogą się lepiej rozwijać. Uważamy, że to jest pewien proces, który będziemy też starali się wdrażać, czyli pewien system pokazania zawodnika, wypożyczenia go, ten zawodnik, jeżeli się obroni w lidze niższej, wraca do, jest szansa, że wróci do Widzewa i zrobi następny krok. Panie Tomasz... No tak, panie Tomku, ale Karasek, jeżeli się obroni, to nie wróci do Widzewa, bo zostanie wykupiony przez Termalikę Nieciecza, tak? W tym wypadku rzeczywiście tak, ale zabezpieczyliśmy tam się finansowo, więc to też jest dla nas jakaś wartość, ponieważ sprzedażowo, powiedzmy, zarobimy na nim jakieś tam pieniądze. Jeżeli chodzi o Guzka, to Guzek do Widzewa, czy Gołębiowski do Widzewa mogą wrócić. Czyli państwo oceniliście w pionie sportowym, że na tym etapie rozwoju Zjawiński czy Sypek są lepszymi zawodnikami niż Karasek i Guzdek, rozumiem, tak? Stwierdziliśmy, że to są zawodnicy, którzy my ich też pozyskujemy, więc mamy szansę dalej ich tu rozwijać, tak? A tych naszych zawodników powinniśmy dać na wypożyczenie po to, żeby oni mogli dostać większą liczbę minut, ponieważ w tym modelu gry trener nie widzi szansy, żeby oni dostawali wystarczającą liczbę minut na rozwój. Rozumiem. A czy państwo są zadowoleni w tej chwili w pionie sportowym z posiadania stanu młodzieżowców, tak? I czy w ogóle klub jeszcze sonduje ten rynek młodzieżowców? Nie wiem, może jakiegoś bez kontraktu, czy coś takiego? Znaczy dzisiaj w tym momencie... Na jesień. No okej, okay, dzisiaj w tym momencie jest tak, że mamy trzech młodzieżowców, którzy uważamy, że są do, mogą podjąć rywalizację. Mamy też zawodników z Akademii, których chcielibyśmy, żeby też dostali swoje minuty, żebyśmy mogli ocenić ich i zobaczyć, jak oni będą w tym zespole wyglądali, ale to nie znaczy, że my nie podejmiemy pewnych kroków, ale najprawdopodobniej dopiero, jeżeli chodzi o młodzieżowca zimą. Okej, okay, rozumiem. Patryk? Dobra, Patryk nam się chwilowo zawiesił, to mam jeszcze tutaj jedno pytanie do pana, panie dyrektorze, bo tutaj powiela się ono zadane przez kibiców. Czy Widzew rozważa jeszcze sprowadzenie teraz jakiegoś zawodnika bez kontraktu? Czy widzicie potrzebę wzmocnienia ewentualnie na jakiej pozycji? Znaczy prowadziliśmy takie rozmowy dość mocno i do ostatnich dni okienka zastanawialiśmy się nad tym i takiej decyzji jakby o sprowadzeniu zawodnika nie podjęliśmy. To jest też tak trochę patrzymy na to, jak ten zespół będzie funkcjonował. Problem jest taki, że jeżeli teraz mielibyśmy sprowadzić zawodnika bez kontraktu, to jest najprawdopodobniej zawodnik, który powiedzmy, że od maja czy od czerwca nie gra, więc jego szansa na to, że on jest przygotowany do tego, żeby podjąć rywalizację na tym poziomie, który byśmy oczekiwali, mimo to, że nie wiem, będzie powiedzmy zawodnik z jakiejś lepszej ligi czy mocniejszego klubu, może być problematyczne. Więc nie jest też tak, że zarzuciliśmy ten temat, ale też nie jest to dla nas priorytetem w tym momencie. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Czyli raczej okienko transferowe musimy uznać za zamknięte, tak raczej teraz. Tak. Jasne. Panie Tomku, to ja zapytam o według wielu najlepszego zawodnika w Widzewie teraz, Fabio Nunesz. Czy są prowadzone rozmowy i dlaczego trwają tak długo? Dlaczego ktoś uważa, że trwają długo? No,
Oczywiście to tak w cudzysłowie, znaczy, natomiast... Powiem tak, że na ten temat niestety nie bardzo się mogę wypowiadać, ale powiedzmy, że rozmowy są prowadzone. A nie ma pan wrażenia, że to jest zawodnik, którego będzie ciężko zatrzymać mimo wszystko, bo jest dogrożający? Może tak być, oczywiście, że może tak być, dlatego te rozmowy zostały wcześniej już rozpoczęte. No tak to niestety bywa, że no, rozmowy się rozpoczyna wtedy, kiedy jest szansa te rozmowy rozpocząć, czyli czekaliśmy też na awans, czekaliśmy na to, jak będziemy wyglądać na poziomie ekstraklasy i te rozmowy rozpoczęliśmy i prowadzimy te rozmowy po prostu. Czy są chętni w pana ocenie, którzy chcieliby takiego zawodnika pozyskać? Nie mam takiej informacji, nic do klubu nie wpłynęło. Okej, okay. To jeszcze pociągnę temat Fabia. Czy uważa pan, że to jest zawodnik, na którym Widzew ewentualnie mógłby zarobić takie pieniążki, które pozwoliłyby na sprowadzenie dobrego następcy? Znaczy, jak będzie oferta, to będziemy wiedzieć taką rzecz. Raczej myślę, że Fabio to jest zawodnik, który najlepiej zrobił, jakby do nas został i dalej się z nami rozwijał. Okej, okay, rozumiem, oddaję głos dalej. Dziękuję. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Kluczyński Mariusz z tej strony. Panie dyrektorze, mam pytanko, jeszcze chciałbym się wrzucić w czasie do wiosny ubiegłego roku. Proszę nam powiedzieć, czy faktycznie były jakby przygotowywane dwie listy zawodników na awans i na ewentualny brak awansu? Tak, mieliśmy zawodników, których mogliśmy pozyskać tylko w momencie, kiedy będzie awans, bo takie były deklaracje jasne z tych stron tych zawodników. No i też robiliśmy listę B w wypadku, gdyby tego awansu nie było. Rozumiem, jeszcze tylko takie pytanko i zaraz tutaj oddam głos, bo widzę kolejnych kolegów, którzy chcą zadać pytania. Jak wygląda, czy trener Janusz Niedźwiedź ma weto, jeżeli chodzi o transfery? Istnieje coś takiego w naszym klubie, że powiedzmy zostają mu przedstawione pewne propozycje, już jest powiedzmy trzech panów jest na tak, a tutaj trener Janusz Niedźwiedź mówi, no nie, ja nie widzę współpracy z tym zawodnikiem i czy faktycznie takie coś istnieje? Tak, trener ma prawo weta, tylko że tak naprawdę na etapie oceny zawodnika trener już bierze udział, więc jakby takiego prawa nie używa, no bo w tym momencie ten zawodnik w ogóle nie wszedłby pod rozwagę co do transferu. Czyli jeszcze nie korzysta. Dobrze, Łukasz Bojanek, widzę, byłeś pierwszy, to już udzielam ci głosu, możesz odblokować mikrofon i zadaj swoje pytanie. No, dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Już wiele pytań zostało zadanych, które chciałem tam poruszyć, ale to bardzo dobrze. To ja zapytam może tak, czy, panie Tomaszu, czy już widzimy na tym etapie oczywiście rozgrywek, czyli po 8 kolejkach wzmocnienia, które będą już zimą, albo już nawet, no najbliższe to są zimą oczywiście, tak? Mm-hmm. Ale zimą czy latem, czy już widzimy już pozycje, na które powinniśmy wzmacniać w tym momencie, które powinniśmy wzmacniać już w tym momencie. Tak, tak, my już pracujemy nad następnym okienkiem, ponieważ to jest ocena kadry jest nie tylko na podstawie ostatnich 8 meczów, tylko i wcześniejszej gry. My wiemy, jakie też tematy nam się mogą, komu się kończą kontrakty, czy będziemy je przedłużać, czy też nie. Już pomału podejmujemy takie decyzje, patrzymy na które pozycje też musimy mieć wzmocnienia konieczne co do poprawy jakości, więc tak, już pewne ruchy zostały podjęte i praca skautów się rozpoczęła na następne okienko. To ja jeszcze tak dopytam właśnie o to, bo rozumiem, że wchodząc do ekstraklasy, no to było bardziej prawdopodobne, że dużo osób się odejdzie z tego klubu, bo nie będą przygotowani, nie są po prostu na tej samym poziomie jak ekstraklasa i dużo zawodników przyjdzie. Czy w tym momencie teraz będą to już transfery, można powiedzieć, jeden, dwa, ale jakościowe? Czy dalej będziemy patrzeli, że no nóż widelec może się uda, ściągniemy 3, 4, 5 osób? Nigdy nie był nóż widelec, że się uda, tylko raczej to były działania celowe, z tym, że oczywiście po awansie ta kadra została dość mocno przebudowana, co powodowało bardzo dużą liczbę transferów, co też powoduje duże obciążenia budżetowe, to na pewno tak. Tak, zimą planujemy zdecydowanie mniejszą liczbę transferów, myślę, że to będą dwa maksymalnie trzy, jeżeli pewne rzeczy też nam się tutaj w klubie zadzieją i wtedy
założenie jest, że zawsze powinien przyjść zawodnik lepszy od tego, co mamy na daną pozycję. To też jeszcze dopytam, czy to, co u nas jest pierwsze, czy u nas będą jakościowi zawodnicy zagraniczni, czym bardziej opieramy się na zawodnikach od nas w kraju, Polakach, bo dobrze wiemy, że nasi zawodnicy z Polski są jednak się starają się cenić i też tam mają swoje oczywiście wygórowane, w cudzysłowie można to powiedzieć, żądania, tak? Znaczy, powiem tak, no, optymalnie byłoby, żeby to byli Polacy. Zawsze to jest dla nas pierwszy wybór, jeżeli możemy pozyskać Polaka oczywiście o odpowiedniej jakości. Ale tutaj, jak dobrze pan powiedział, no tutaj te problemy finansowe, nie, może nie problemy finansowe, wymagania finansowe Polaków czasami są troszeczkę nieadekwatne może do tej jakości, aczkolwiek no, to też nie jest aż tak do końca. Zawsze robimy pierwsze nasze sprawdzanie, to są patrzymy zawodników z Polski, niekoniecznie może nawet Polaków, ale takich zawodników, którzy są w polskiej ekstraklasie, bo to też daje tą szansę, że ci zawodnicy dość szybko wejdą dobrze w zespół, bo znają specyfikę ligi, są tutaj, więc jest im łatwiej, ale też nie ograniczamy się do tego, będziemy szukać w około 10 ligach zawodników na to, żeby ten zespół wzmocnić, ale najchętniej, żeby to byli Polacy w drugiej kolejności, żeby to zawodnicy byli, którzy są już w polskiej ekstraklasie, bo to jest szansa, że oni szybciej do tego zespołu, do zespołu wejdą i szybciej zaklimatyzują się w zespole, bo ligę już znają. Bojanek, czy masz pytanko jakieś? Czy mogę zapytać o jedną rzecz tutaj pana dyrektora i oddam głos Markowi? Proszę, jak najbardziej, ja na razie wyczerpałem. Dziękuję. Dobra, panie dyrektorze, to ja mam pytanie, żeby podał pan nam parę nazwisk zawodników, które gdzieś tam wykoleiło się na ostatniej prostej, może jakiś transfer bomba, który był już przygotowany i po prostu się nie udał, bo na pewno fajnie, że sprowadziliśmy zawodników, natomiast też pewnie kibice chcieliby wiedzieć, co tak naprawdę nas interesowało w pierwszej kolejności. Czy jest nam pan w stanie zdradzić taką listę zawodników, którzy po prostu gdzieś... Mówię o zawodnikach, którymi się interesowaliśmy, a już na przedbiegach się nie udało, tylko mówię o takich zawodnikach, którzy naprawdę byli blisko grania w Widzewie i którzy na pewno na trybunach byłby taki efekt wow. Nie bardzo mogę na to pytanie odpowiedzieć, bo nie wiadomo, czy zawodnicy do nas nie przyjdą jeszcze, więc... No ale chociaż jednego zawodnika. No nie wiem, no, powiem szczerze, z młodzieżowcy chcieliśmy pod Piłę też bardzo, bardzo pozyskać, który poszedł do Lechii Gdańsk na przykład, jeżeli chodzi o młodzieżowca. No tutaj zawsze taki, o tym zawodniku mogę powiedzieć. No. Czyli cała reszta, która się na ten moment nie udała, dalej liczy pan, że jednak w niedalekiej przyszłości będzie powrót do tematu? To są tematy, które gdzieś zostały, tak? Nie zmieni przez klubów i wiem, że do tych tematów możemy spróbować wrócić. No dobra, a takie pozycje, które w pana opinii są do wzmocnienia już zimą, takie oczywiście dużo się na przestrzeni tych miesięcy może zmienić, wiadomo, tak? Cała drużyna może... To, co dzisiaj się panu wydaje, że jest do wzmocnienia, za dwa miesiące może pan powiedzieć, że ta pozycja jednak wygląda dobrze na dzień dzisiejszy i nie potrzebujemy wzmocnienia. Ale jakby pan miał dzisiaj podjąć decyzję, gdzie ten Widzew potrzebuje takich plusów, mówię plusów, które wejdą do pierwszego składu i pokażą jakość i wzmocnią tą drużynę, to gdzie by pan widział takie potrzebne wzmocnienia na dzień dzisiejszy? Znaczy, po pierwsze, to też staram się nie robić tak, że my zmieniamy zdanie co do celów scoutingowych. No, jeżeli skauci dostają dzisiaj informacje, jakie pozycje będą pozyskiwane, no to trudno, że za 3 miesiące im te pozycje zmieniać, bo wtedy ta praca przez 3 miesiące idzie na marne, a już nie są w stanie wykonać odpowiedniej pracy do pozyskania zawodnika, więc raczej będziemy się starać trzymać. Oczywiście wydarzają się takie sytuacje, że jedna czy dwie pozycje mogą ulec zmianie, no może bardziej jedna niż dwie. Znaczy, na pewno dzisiaj będziemy musieli wspomóc Fabio na lewym wahadle. To jest pozycja, którą musimy koniecznie uzupełnić, bo nie mamy drugiego lewonożnego wahadłowego. Też na pewno myślimy o jakiejś pozycji ofensywnej. Jeżeli czy to będzie ta czy inna pozycja, to jeszcze tutaj my robimy bezpośrednio 4 pozycje i chcemy z tych 4 pozycji pozyskać co najmniej 2 zawodników. Okej, rozumiem. To ja teraz nie będę dopytywał dalej, oddaję głos Markowi, który czeka na zadanie pytania, także dobry wieczór, Marek, słuchamy. Dobry wieczór, mam 3 pytanka. Pierwsze pytanko to jest takie,
czy, bo było pytanie o Fabio Nunesa, o kontrakt dla niego, czy są też rozmowy prowadzone z Henkiem Rabasem? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy Jordi Sanchez to jest najlepszy transfer letni? I trzecie pytanie, w czym jest lepszy Czorba od Krystiana Nowaka? Mm-hmm. No to po kolei, jeżeli chodzi o Rabasa, to powiem tak, jesteśmy zabezpieczeni? Jeżeli chodzi o Jordiego, czy jest najlepszy, to życie pokaże. Dzisiaj wygląda dobrze i jesteśmy zadowoleni z tego transferu. Jeżeli chodzi o Czorbę i o Nowaka, Krystian z nami był cały sezon i pion sportowy, w szczególności sztab, stwierdził, że potrzebują trochę inny typ zawodnika i padło tutaj poprzez tych zawodników, które mogliśmy przedstawić sztabowi na to, żeby pozyskać Bożydara. Dziękuję. Proszę bardzo. To jak jesteśmy przy Krystianie, to ja zapytam, czy po tym czasie i po tych transferach, które wykonaliśmy, czy jakiegoś zawodnika, którego pożegnaliśmy do tej pory z Widzewa na przestrzeni tych paru miesięcy, czy jednak dzisiaj zmieniłby pan zdanie i jednak go zatrzymał w zespole? Znaczy, powiem szczerze, że ja uważam, że Krystian mógłby całkiem może funkcjonować w tym zespole. No, taka była tutaj decyzja z rekomendacji sztabu. Podjęliśmy taką wspólną decyzję, więc jakby też nie ma co żałować na tym, co się wydarzyło, tylko trzeba pracować nad tym, żebyśmy jak najlepiej funkcjonowali w tym składzie osobowym, który mamy dzisiaj. Tak, jak najbardziej. Tylko chodzi mi o wszystkich zawodników, którzy odeszli z Widzewa. Krystiana, czy jest taki zawodnik, którego jednak z perspektywy czasu, może nie to, że pan żałuje, bo nie ma co żałować tej decyzji, dokładnie. Natomiast czy na przestrzeni tego czasu, czy jednak myśli pan, że być może jednak by się przydał i można było zaryzykować i podpisać jakiś krótki kontrakt, czy no bez znaczenia, tylko czy po prostu miałby pan taką refleksję, że jednak taki czy inny zawodnik jednak mógłby się przydać w tym zespole? Znaczy, myślę, że zawodnicy, którzy tu byli, dostali swoje szanse i taka była wcześniej decyzja, bym teraz tutaj nie rozpatrywał tego, bo nie wiem, jak oni się wyglądali na poziomie ekstraklasy, więc życzę im wszystkim powodzenia i mam nadzieję, że będą realizowali swoje plany no, już teraz poza Widzewem. Okej, rozumiem. Mariusz, Sławek, odmutowałeś mikrofon, także lecisz dalej ty. Panie dyrektorze, mam tutaj pytanie od użytkownika Dekra G. Mm-hmm. On chciał zapytać pana, czy rozmawiacie z trenerem Niedźwiedziem o przedłużeniu kontraktu? Ten Niedźwiedź ma jeszcze kontrakt chyba na 2 lata, więc na razie jeszcze nie rozpoczęliśmy takich rozmów. Aha, rozumiem, nie ma takich rozmów. Nie, no trener ma kontrakt jeszcze 2-letni, z tego co pamiętam, więc... Jasne. Tutaj inny kibic dopytuje, bo był ten serial słynny już ze Starzyńskim, czy jest szansa, że on... Może ja troszeczkę zmodyfikuję to jego pytanie, czy jest szansa, żeby może zimą już przyszedł do Widzewa? Znaczy powiem tak, no na pewno tak, był serial ze Starzyńskim i jeżeli tą pozycję będziemy wzmacniać, no to będziemy też rozpatrywać ewentualnie Filipa jako potencjalnego piłkarza Widzewa. A dopytam jeszcze o tych młodzieżowców, o Gołębiowskiego, mm-hmm. który poszedł, który wrócił właściwie do swojego klubu mm-hmm. na wypożyczenie. Wypożyczyliśmy go dlatego, że on, wy jako sztab, znaczy ja osobiście jako kibic, widziałem go w środku pola mm-hmm. mimo wszystko, go wystawiał na wahadle raczej. I czy wy uznaliście jako sztab szkoleniowy i jako cały pion sportowy, że on po prostu lepiej się tam rozwinie w Częstochowie, bo będzie grał na swojej nominalnej pozycji? Też tak, między innymi taka decyzja też do tego zapadła, że tam ma szansę grać na swojej nominalnej pozycji. Tutaj nie był w stanie wygrać rywalizacji w środku. Tener go widział na lewym wahadle. On nieźle wygląda na początkowej fazie w pierwszej lidze. Przez to między innymi został też powołany do kadry Polski. Dlatego też tak, ta decyzja była związana też z tym, że tam ma szansę rozwijać się na swojej pozycji. A niech pan mi powie, panie Tomaszu, czy ciężko jest tak naprawdę w Polsce pozyskać jakiegoś niezłego młodego piłkarza, w sensie młodzieżowca? Wczoraj na przykład oglądałem sobie mecz pierwszej ligi, gdzie w Górniku Łęczna 17-latek strzela bodajże 2 bramki. Mm-hmm. I tak patrzyłem na tych naszych młodzieżowców i tak się zastanawiałem, czy my naprawdę nie jesteśmy w stanie znaleźć w 38-milionowym kraju jednego, dwóch ciekawych chłopaków, którzy, że tak powiem,
z buta w slangu piłkarskim weszliby do tej drużyny. Ja bym chciał zauważyć, że Zjawiński w 14 meczach strzelił 9 bramek w Sandecji w pierwszej lidze. Więc teoretycznie rewelacyjne statystyki tego chłopaka i bardzo dobrze wyglądał, więc nie uważam, że to jest jakiś chłopak, który nie wiem, jest słaby na poziom dzisiaj Widzewa. No to tak też z tymi młodzieżowcami często mają jeden, dwa mecze fajne, później gdzieś to spada. My postawiliśmy na tych zawodników i będziemy starali się, żeby oni najlepiej wyglądali i dali najwięcej Widzewowi. No rozumiem, ale napastników jednak rozliczamy z bramek, tak? Ale Zjawiński rozegrał raptem, nie wiem, czy półtora, no dwa mecze, z czego strzelił jedną bramkę w meczu z Kaliszem, miał ekstra sytuację, dobrze się zachował z Wartą Poznań, z Lechem też mu trochę zabrakło, tam dosłownie, nie wiem, z półtora metra na to, żeby mu odejść lepiej strzał, żeby nie został zablokowany, więc no to też to nie jest tak, że Jordi strzelił dwie bramki, teraz dwie z Kalisza, ale grał tych minut więcej, więc z Zjawińskim tam tak bym troszeczkę spokojniej, bo Guzzi też nam strzelił na początku fajne bramki, później gdzieś strzelanie bramy mu uciekło i przy tak młodym chłopaku jak Miłowski, jak jest Zjawiński, prawie 21 lat, to też nie jest tak, że jest to jakiś bardzo, bardzo młody chłopak, to dałbym mu troszeczkę szansy i czasu na to, żeby pokazał swoje umiejętności. My chyba coś za szybko chcemy oceniać udane, nieudane. Tak samo jak Terpiłowski rozegrał kilka pierwszych meczów, było słabo. Tak samo jak mówiliśmy, nie wiem, o Hanusku po pierwszej rundzie w pierwszej lidze, że słabo wygląda. Teraz jakby nie wyobrażamy sobie zespołu bez niego. Czyli zaleca pan generalnie cierpliwość wszystkim kibicom, więcej cierpliwości. Znaczy powiem tak, no naprawdę to też spójrzmy na to, że ten zespół całkiem nieźle wygląda. To nie jest zespół, który jest jakimś, nie wiem, bardzo słabym zespołem, który wszyscy tutaj nas tłamszą, biją, a my tu jakoś przypadkowo zdobywamy punkty. To jest też zespół, który umie grać w piłkę i to też świadczy o umiejętnościach tych chłopaków. Jasne. Jeszcze a propos tego Starzyńskiego, to jest moja taka subiektywna ocena, że przydałby się nam taki gość, który potrafiłby prostopadły pas rzucić do Jordiego, bo chyba pan się zgodzi, że facet ma jak na swój wzrost, no fenomenalny gaz. Tak, no, to był jeden z atutów i to też nam, też jego gra, też jego jakby predyspozycje motoryczne, ale też jego nieustępliwość i chęć gry, chęć takiego zaangażowania się w cały mecz, te emocje czasami aż za duże, więc tak, ma fenomenalny, jak pan powiedział, gaz, czy parametry szybkościowe i powinniśmy to więcej wykorzystywać i rzeczywiście zawodnik chociażby typu Starzyńskiego, który będzie mógł go lepiej jeszcze obsłużyć, by tutaj nam spełnił tą rolę. No właśnie w Poznaniu, gdy Zjawiński szedł sam na sam, pomyślałem, Boże, czemu nie tak, Jordi? Gdyby była odwrotna sytuacja, tak. O tym samym pomyślałem w momencie, że gdyby była ostatnia odwrotna sytuacja, to myślę, że Jordi jednak jest szybszy i miałby szansę uciec z tym obrońcą. Panie Tomku, a ja jeszcze jedną rzecz co do tych spotkań. Czy nie ma pan wrażenia, że zdobywamy te punkty, natomiast troszkę też oczywiście można to jakby ocenić, że no mam, bo ja mam tutaj ocenę taką, że ten Rawas jak pomaga, to są wyniki, ale jak nie pomaga, no to się przydarzył ten puchar, gdzie straciliśmy 3 bramki w 22 minuty. Tutaj w Poznaniu mieliśmy swoje sytuacje, ale tak ta obrona nie wygląda na obronę solidną i teraz z Wisłą Płock, no pierwsze 20 minut, czy tam 25 minut, no to równie dobrze mogło być 3-0, z Wartą to samo. Czy nie ma pan wrażenia, że jednak do tej obrony to nie jest to, czego kibice i myślę, że trener Niedźwiedź też by oczekiwał, że to nie jest ten poziom, który gdzieś tam pokazuje, że ten zespół faktycznie w obronie wygląda dobrze, no bo jak Rawas pomaga i to trzeba docenić, bo jednak no, też od tego jest, więc tutaj ta kwestia, że pewnie pan powie, że Rawas po prostu wykonuje swoją robotę, natomiast w tej obronie no, wyglądamy co najmniej słabo i tak jak tutaj był temat Czorby poruszany, czy Czorba jest dużo lepszy niż Krystian i tak dalej, to już może nie pomijając tego Krystiana, ale nie ma pan wrażenia, że do tej obrony jednak brakuje takiego człowieka, który jednak pokierowałby chociażby takim Żyro, który teoretycznie
no, nie przychodził jako generał do obrony, a wychodzi na to, że to jest chyba najlepszy transfer Widzewa, jeśli chodzi o defensywę. No nie ma pan wrażenia, że jednak ta obrona tutaj w Widzewie nie prezentuje się na... No chyba to nie jest tylko moje zdanie, ale czy nie prezentuje się no troszkę poniżej oczekiwań, bo jednak tych sytuacji dajemy zespołom naprawdę bardzo dużo wykreować i tutaj według mojej ocenie to jednak za te punkty bardzo często trzeba podziękować Rawasowi, a nie bloku obronnemu. Pozwolę sobie uzupełnić to pytanie, przepraszam, bo tak jak właśnie przed sezonem, największe zmiany doszły właśnie w defensywie, czyli wyrzuciliśmy bez mała wszystkich obrońców środkowych, a zastąpiliśmy ich nowymi. Zostały dwie osoby ze Stali ściągnięte, którzy, no, ja też mówię przysłowiowo w tym momencie, eksperci mówili, że no ta obrona nie będzie najsilniejsza. Też został ściągnięty Sota z Wisły Kraków, która spadła. Ja też obstawiam, że to będzie najsłabszy nasz punkt i tak jak tutaj mówił Patryk przed chwilą, jednak te 8 kolejek troszeczkę to weryfikuje. Czy patrzymy na właśnie wzmocnienie tego, tutaj mówię już chyba bardziej tego środka obrony, bo gramy jednak tymi trzema środkowymi obrońcami, czy widzimy tutaj właśnie jakąś potrzebę wzmocnienia i to, tak jak już mówiłem wcześniej, takiej osoby, która zrobi różnicę, a nie będzie uzupełnieniem. Mm-hmm, okej. Okay. To teraz tak, jeśli chodzi o bramki, które wcześniej mówiliśmy, jak tracimy, to że tracimy bramki z dystansu, czyli nie do końca obrońcy, to też jest kwestia całej gry obronnej zespołu. To też jest błędy wynikające trochę z ustawienia zawodników w środkowej strefie. I tak możemy przeanalizować te bramki, to też nie do końca kwestia stoperów. To jakby po pierwsze, gramy też dość odważny futbol, co powoduje, że przeciwnik rzeczywiście stwarza te sytuacje, ale my też te sytuacje stwarzamy i w wielu meczach, gdybyśmy wykorzystali te sytuacje, to te wyniki też mogły być inne. Co do Czorby, no to też my go obserwowaliśmy na poziomie reprezentacji Bułgarii, na przykład takim meczu z Gruzją, gdzie on był liderem zespołu i ten zespół wtedy zremisował, gdzie Gruzja była zdecydowanie lepsza, ale to dzięki dobrej grze obronnej, między innymi Czorby, te wyniki Bułgaria gdzieś tam osiągała lepsze, gorsze, ale akurat w tym meczu zremisowała. Rzeczywiście dzisiaj nie wygląda na tak dobrze, jakbyśmy tego oczekiwali. Zobaczymy, jak będzie następny. To jest taka jedna pozycja, którą gdzieś tam mamy z tyłu głowy, ale nie jest to dzisiaj naszym priorytetem, bo tak jak przed chwilą też powiedzieliście, zrobiliśmy dość dużo zmian. To też powoduje, że ten zespół potrzebuje trochę czasu, żeby się zgrać, żeby te automatyzmy były jak najlepsze. Taka była decyzja sztabu i pionu sportowego, że tą formację trzeba wzmocnić zawodnikami z doświadczeniem ekstraklasowym i takie też wzmocnienia zrobiliśmy. Z poziomu reprezentanta kraju jak Czorba, czy młodego, fajnego Polaka, jakim jest Żyro. Dlatego mówię, mamy to z tyłu głowy, nie jest to naszym priorytetem, ale obserwujemy ewentualnie tam jedną czy dwie pozycje, które trzeba będzie wzmocnić w zależności od sytuacji, jaka będzie w następnych meczach i jaka będzie decyzja po tych meczach. Panie Tomaszu, tak pół żartem troszeczkę, my nie możemy się patrzeć na reprezentację, bo w naszej polskiej lidze to i Messi by się nie sprawdził. No możliwe, że tak, ale musimy mieć jakiś wyznacznik, więc jeżeli patrzymy na zawodnika, który gra też w nazwie swojego kraju, to też o czymś mimo wszystko świadczy i widzimy w meczach eliminacji tam w konferenc, tak, to była Liga Konferenc, że on tam gra i z pierwszym wyborem, no to też jest jakiś tam dla nas wyznacznik i to też jest kwestia intensywności meczu, zachowań zawodników. Nie tylko oceniamy go na poziomie polskiej ekstraklasy, której możemy też to zrobić, ale jeżeli mamy dodatkowe możliwości, no to też to robimy z innym przeciwnikiem, z innymi kolegami w zespole. A przepraszam, jeszcze dopytam, czy on właśnie w swojej reprezentacji też grał w trójce o obrony, bo ja nie śledziłem akurat reprezentacji. W jednym meczu grał w trójce, w jednym w czwórce. Dziękuję. Panie Tomku, tutaj mam takie pytanie od kibiców. Ile jedynek udało nam się zakontraktować w te okienko letnie? Znaczy, powiem szczerze, dokładnie nie odpowiem na to pytanie, ponieważ to jest tak, że my typowaliśmy po kilku zawodników na daną pozycję
Czasami no to odpadali nam zawodnicy, którzy byli nas po prostu gdzieś finansowo, albo nie byliśmy ich pierwszym wyborem. Oni byli naszym pierwszym wyborem, ale jeżeli, to, jeżeli zasady jest tak, że jeżeli nie jesteśmy dla zawodnika pierwszym, drugim wyborem, to później jest to mało efektywne takie zawodnika pozyskiwać, bo jeżeli jesteśmy trzecim, czwartym czy piątym wyborem, to znaczy, że ten zawodnik gdzieś już się nie złapał i do końca nie będzie zadowolony z tego powodu, że jest u nas. To są zawodnicy, które pozyskaliśmy, to powiedzmy byli zawodnicy jednej z pięciu, którzy zostali wytypowani i zostali dobrze oceniani przez pion sportowy, czy przez scouting, a także zaakceptowani przez sztab. Jasne, a wykorzystaliśmy pełny budżet na transfery letnie, czy coś tam w sakiewce nam zostało, co wykorzystamy zimą? No ma jak większą jakość? Coś zimą możemy wykorzystać. Na razie jesteśmy w ramach budżetowych, więc też nie ma z tym problemu. Danielu, czekasz, to proszę, możesz zadać teraz pytanie. Tak, panie Tomaszu, tak jak jeszcze pytanie do odnośnie Filipa Starzyńskiego. Mm-hmm. O jakich pieniądzach tam była mowa i jak dużo to było ponad nasze możliwości, w sensie, gdzie my byśmy się mogli gdzieś tam spotkać finansowo z nim? Znaczy nie, tutaj są dwa aspekty. Jeden aspekt to jest Filip i tu byśmy, myślę, że znaleźli porozumienie. Drugi aspekt to było Zagłębie, które tak naprawdę chyba na końcu nie chciało wcale Filipa transferować, ono tam jeszcze rok kontraktu, więc tutaj był chyba bardziej problem z ewentualnym dogadaniem się z Zagłębiem niż z samym Filipem. To ile oni chcieli? No niestety tego zdradzić nie mogę. Okej, no to było właśnie chyba jedna z ciekawszych informacji, no jeśli tak, ale całą sagę. Takich rzeczy niestety nie mogę zdradzić. A czy według pana, to ja dopytam, Daniel, do tego Starzyńskiego, czy w pana ocenie to jest zawodnik, który naprawdę jest potrzebny Widzewowi, bo jednak widać, że trener Niedźwiedź ma tendencję do zawodników, którzy no, pracują na tym boisku, a w szeroko, inaczej, w środowisku piłkarskim w Polsce każdy wie, że jednak Filip biegać nie lubi. I czy tak naprawdę to jest zawodnik, który dałby tyle jakości czysto piłkarskiej, która niwelowałaby braki właśnie, że tak powiem, może niesprawnościowe, ale takie no, typowo fizyczne, czyli zawodnik, który walczy, motoryczne, tak? Mm-hmm. Czy w pana ocenie to jest dobry ruch? No bo ja przykładowo myślę sobie, że jednak jest to zawodnik na pewno technicznie bardzo dobry, natomiast jeśli chodzi o tą motorykę i właśnie te takie chęci zrywów i tak dalej, no to tak do trenera Niedźwiedzia tego, co preferuje, nie bardzo pasuje. Mm-hmm. Znaczy, powiem w ten sposób, że na pewno umiejętności Filipa i jakoś dałoby nam tutaj duże możliwości rozwoju, szczególnie w akcjach w grze ofensywnej. Myślę, że trener musiałby troszeczkę inaczej ustawić zespół po takiego zawodnika, jakim jest Filip. I summa summarum mogłoby to być jednak jakoś dodana. Jego statystyki w Zagłębiu w ostatnich latach pokazują, że dużo znaczy i może dużo zespołowi dać i pomóc, nawet kosztem tego, że nie realizuje może wszystkich założeń w grze defensywnej. Tutaj to jest też rola trenera, jeżeli takiego zawodnika chce, jeżeli takiego zawodnika zaakceptuje, żeby odpowiednio go ustawić na boisku i odpowiednio zabezpieczyć ewentualne jego braki w grze defensywnej. Okej, rozumiem, tak. Dziękuję za odpowiedź. Mariusz? Tak, no właśnie rozmawiamy tutaj sobie o Filipie Starzyńskim, a ja się tak zastanawiam, bo przecież mamy Patryka Lipskiego, sprowadzony został Sechu, Marek Hanusek, Dominik Kun, no chyba brakuje tu miejsca tak naprawdę, albo musielibyśmy się z którymś z tych zawodników pożegnać, jeżeli tak, to z którym pana zdaniem? Znaczy tutaj przede wszystkim jest tak, że nasza kadra jest, jak zobaczymy na ilość zawodników w pozostałych klubach, nie jest wcale tak rozbudowana. Więc myślę, że miejsce by się znalazło dla jeszcze jednego zawodnika, a jeżeli chodzi o rozstania, no to ja tą jakby informację to będziemy mogli powiedzieć dopiero w momencie, kiedy rozegramy jeszcze kilku meczów, bo na razie nie ma zawodnika, który byśmy stwierdzili, że to jest ten zawodnik, z którym chcemy się rozstać. Tutaj dajmy sobie trochę czasu na to, żeby taką decyzję podjąć przy ewentualnym przyjściu zawodnika na tą pozycję, a to się wszystko okaże dopiero za kilka miesięcy. Rozumiem. Były też mecze, w których Marek Hanusek wychodził na plac razem z Patrykiem Lipskim. Mi się tak wydaje, chciałbym poznać pana opinię, że to są bardzo podobni zawodnicy do siebie. Czy zgodzi się pan tutaj ze mną, czy jednak no, nie bardzo?
Znaczy, powiem tak, w tym systemie gry, co my gramy, mogą tacy dwaj zawodnicy wyjść, aczkolwiek Patryk jest bardziej ofensywny, Marek jednak jest zawodnikiem, który bardziej zabezpiecza zespół, bardzo dobrze się ustawia, czyta grę, ma to pierwsze podanie, szybko analizuje sytuację na boisku, lepiej znowu Patryk gra poprzez dłuższe podanie, poprzez wprowadzenie zawodników też naszych w pole karne. Przy naszym systemie gry, gdzie my nie gramy ani na taką typową dziesiątką, ani na taką typową szóstkę, czyli tak sobie gramy na takie dwie ósemki i bardzo mocnych skrzydłowych, którzy mają oni rozwijać tę akcję w ofensywie, to tacy zawodnicy obok siebie mogą grać, aczkolwiek to zależności też od przeciwnika i od celów meczu. Tutaj czy będzie grał z Kunem, czy też z Letniowskim, bardziej ofensywnym, no to już mówię, w zależności od sytuacji, jakie będzie wymagana taktyczna sytuacja, jakie będą zadania taktyczne dla zespołu dane przez sztab. Tak, jeszcze Łukasz, za chwilkę oddam Ci głos, tylko jeszcze tu przysłuchując się Panu w rozmowie, wpadł mi do głowy ten temat właśnie młodzieżowców i pytanie w związku z tym, wypożyczamy właśnie młodych chłopaków, młodych widzewiaków do innych klubów, natomiast staramy się też wzmocnić naszą drugą drużynę, czy nie lepiej byłoby, gdybyśmy właśnie tych zawodników nie łapiących się na razie w jedynce przesunęli właśnie do naszej drugiej drużyny, chcąc ją po prostu wzmocnić, żeby ona, wiadomo, walczyła o awans. Jak widzimy, sobie znakomicie dają radę bez tych zawodników. A przesuwając tych zawodników z poziomu ekstraklasy, zawodników, którzy rozegrali ileś tam meczów na poziomie pierwszej ligi do czwartej ligi, uważam, że to nie byłoby wartością dodaną. Okej, okay, rozumiem, dziękuję. To Łukasz, proszę, jest wolny. Ja pozwolę sobie jeszcze dopytać odnośnie młodzieżowców. Jako że jest pan dyrektorem sportowym, sam prezes, sam trener mówił, no, że będziemy wypełniali ten limit oczywiście młodzieżowców, który jest tam na sezon, nie wiem, 3000 chyba minut, tak? Tak, tak, tak. Czy w przypadku, gdy naprawdę może być tak, że może nam iść ciężko, czy my bierzemy pod uwagę, żeby się utrzymać w tej lidze, bierzemy pod uwagę, żeby grać bez młodzieżowca? Bo tak jak no, widzimy na początku, ja akurat, to jest moje spostrzeżenie, nie mamy równych, takich samych młodzieżowców. No jak Terpiłowski naprawdę na początku tam wypalił i coś daje drużynie, tak no zmiennicy jak na razie no nie są na tym samym poziomie. Bierzemy pod uwagę po prostu, okay. Znaczy powiem tak, no mam dużo czasu przed nami, żeby nie wypełnić tego ewentualnie limitu i walczyć o utrzymanie. Myślę, że takie decyzje będą podejmowane w danym momencie, jeżeli taka sytuacja nastąpi. No na pewno celem nadrzędnym jest utrzymanie się w ekstraklasie. Ale na ten moment po prostu bierzemy pod uwagę, że gramy młodzieżowcem i chcemy wypełnić te minuty, tak? Na ten moment i myślę, że na cały sezon zakładamy, że gramy młodzieżowcami i chcemy wypełnić minuty. Nie zakładamy sytuacji takiej jak niektóre kluby, że nie wychodzimy przed młodzieżowcem, tak? Rozmawialiśmy ten temat też z trenerem i będziemy do tego dążyć. Jeżeli będzie taka potrzeba i stwierdzimy, że z różnych powodów trzeba ten zespół wzmocnić, to będziemy zimą go wzmacniać jeszcze ewentualnie o młodzieżowca. Dobrze, a proszę mi jeszcze uświadomić i pewnie większość kibiców, ilu młodzieżowców w meczu może punktować? Bo wiemy, że to jest 270 minut. Ale czy te 270 minut może zrobić przykładowo, mówię w tym momencie przykładowo, 6 zawodników, czy jakaś jest ograniczona ilość zawodników, którzy mogą te minuty zrobić na mecz? W danym momencie chyba nie. W tym momencie nie. Pod koniec ligi jest tam później jakaś zmiana, ale teraz jest tak, że mają wypełnić po prostu, znaczy, że mogą wypełnić 270 minut. I to może być 6, 5, 4, tak, tam nawet 2. W tym momencie, no, z tego co pamiętam, to tak. To jest to nieograniczona liczba. Dobra, to tyle ode mnie. Dziękuję. Sławek, czy masz jeszcze jakieś pytania tam z komentarzy, które były zadawane wcześniej, czy lecimy sobie z rzeczami, które my gdzieś tam w międzyczasie mamy w głowie i pewnie jeszcze chcielibyśmy parę pytań zadać? Ja bym chciał się dopytać pana Tomasza o Julka Letniowskiego. Nie ukrywam, że jestem fanem jego talentu i uważam, że to jest bardzo utalentowany chłopak. Ma to coś, ten magic touch, jakbym to nazwał. I czy nie uważa pan teraz, jak po Kaliszu i tym meczu w Poznaniu, że jednak ten środek pola to zdecydowanie jest jego pozycja, że on się nie nadaje na te dwie dziesiątki, jedną z tych dwóch dziesiątek, którymi gra trener Niedźwiedź, bo
bo tam potrzeba zdecydowanie piłkarzy, którzy mają dynamikę, a Julek niestety tej dynamiki nie ma, natomiast ma to coś, ma to podanie, ma stały fragment. Mm-hmm. Moje osobiste zdanie? Takie samo. Wolę Julka w środku pola. A czy pan dyskutuje o tym z trenerem? Tak, tak, rozmawiamy na ten temat. Oczywiście ostateczne decyzje podejmuje trener. Moja opinia jest taka, że wolę Julka grać, jak gra w środku pola. Uważam, że wtedy jest więcej jego wartości dodanej do zespołu, ale też na przykład w meczach, chociażby jeszcze w pierwszej lidze, pamiętam w ostatnim meczu z Podbeskidziem, grając na Gona na skrzydle łamiącego do środka, też temu zespołowi dawał dużo wartości. Dlatego rozumiem trenera, że czasami, kiedy chce zabezpieczyć środek, woli przesunąć Julka na skrzydło, na lewe skrzydło wchodzącego do środka, ale tak, dyskutujemy ten temat i moje zdanie jest takie, że wolę Julka w środku pola. A to czy... ja jeszcze o tego Julka dopytam. Sławek, jedną rzecz tylko wspomnę. Z czego wynika to, że ten Julek właśnie tych strzałów oddaje dużo mniej niż w pierwszej lidze, bo jednak no, Julek Letnioski, może to też pozycja, ale może też inne zadania dla niego w tej ekstraklasie, natomiast ja mam wrażenie, że Julek w pierwszej lidze dużo częściej wpływał na te takie ofensywne sytuacje, czyli gdzieś tam te strzały z dystansu, gdzieś dobijane te strzały i tak dalej. W tej ekstraklasie tak naprawdę poza meczem chyba z Pogonią Szczecin wydaje mi się, że przygasł, jeśli chodzi o właśnie takie usposobienie ofensywne, jakieś takie szybkie decyzje z jego strony. Z czego to wynika? Czy to jest kwestia zadań powierzonych Julkowi, czy może ta zmiana pozycji, czy jest gdzie indziej coś, czego moje oczy nie widzą? Jesteś na pewno poziom ligi, poziom przeciwników też jest trochę wyższy, co powoduje, że może Julek nie ma tyle miejsca i tyle możliwości oddania tych strzałów. Tak, no też no w niektórych meczach troszeczkę więcej ma zadań ofensywnych niż defensywnych niż miał to w pierwszej lidze, co to też powoduje, że nie zawsze jest w stanie dojść do pozycji strzeleckiej, ale to też jest tylko kwestia, moim zdaniem, czasu, kiedy on tą ligę jeszcze lepiej pozna i będzie nadawał jeszcze więcej radości. A czy może pan nam zdradzić, jaka ta kwota odstępnego była po tym takim manewrze oddania, że tak to nazwę brzydko, Julka do Lecha, i czy ta kwota była bardzo różniąca się od tej pierwotnej, która była zaproponowana i podpisana na początku? Powiem tak, że na meczu z Lechem Poznań Piotr Rutkowski powiedział, że ma do mnie duży żal, że wyciągnął Julkę za tak małe pieniądze. Okej, okay, rozumiem, super. Czyli za te pieniążki zrobiliśmy deal sezonu, krótko mówiąc. Znaczy uważam, że udało się dość mocno zmniejszyć sumę, którą mieliśmy do zapłacenia. A przypomni nam pan, jaka to była pierwotna kwota? Chyba w sumie z awansem do Ekstraklasy i z bonusami, po iluś tam rozegranych meczach w Ekstraklasie, koło 500-600 tysięcy, chyba jakoś coś koło tego. Ale nie jestem pewien, też nie chciałbym do końca tutaj być jednoznacznym. Okay. A rozumiem, jeszcze dopytam, czy było takie chwilowe zwątpienie w to, czy w ogóle jest sens sprowadzać Julka ponownie do Widzewa po tym oddaniu go do Lecha Poznań, czy cały czas Widzew jakby kontrolował sytuację i w pana przekonaniu i trenera Niedźwiedzia tak samo było to, że tego Julka chcemy bez względu na wszystko, że tak powiem. No może nie bez względu na wszystko nie, bo negocjowaliśmy inne warunki. To też wynikało to ze zdrowia Julka trochę, ale widzieliśmy, że z tym zdrowiem już będzie dobrze, że tutaj kontuzje zostały wyleczone, zresztą sami do tego doprowadziliśmy. Znaczy powiem tak, że czy kontrolowaliśmy? No byliśmy w kontakcie i staraliśmy się zrobić na tyle, ile to było możliwe, żeby tego Julka jednak z powrotem tutaj do nas pozyskać. I Julek chyba też odegrał ważną rolę w tym, prawda? Bo on chyba wychodzi na to, że jednak też do Widzewa chciał, że tak powiem, wrócić. Tak, tak. Tutaj muszę przyznać, że Julek też starał się bardzo doprowadzić do tego, żeby do Widzewa wrócić i chciał tutaj u nas grać. Okej, okay, rozumiem. To jeśli chodzi o Julka, z mojej strony temat zamknięty. Sławek, pewnie masz tam jeszcze parę jeszcze asów. Nie. Także... Jeszcze nie, bo tutaj Piotr Nowak, kibic, mnie pyta, żebym zapytał dyrektora, czy Julek nie powinien popracować więcej na siłowni, by mógł szybciej zatrzymywać zawodników, tak jak to miało miejsce w Poznaniu. I druga część pytania, co miały wnieść zmiany według dyrektora sportowego w 91 minucie w tym meczu z Lechem? Ekstra pytania. Co do Julka, znaczy Julek pracuje według ustalonych treningów z trenerem
przygotowania motorycznego. Wbrew pozorom Julek mimo takiej trochę postury jest w miarę zawodnikiem silnym i całkiem niezłe osiąga wyniki na siłowni. Tutaj kwestia dynamiki czy szybkości, no to też są też elementy, które nie do końca może wytrenować. To są elementy też, które są genetyczne uwarunkowania. To jest też taki typ, on nigdy nie będzie wielkim atletą, tak? To nie będzie nigdy zawodnik, który będzie przesadnie silny, czy będzie bardzo, bardzo dużym zawodnikiem, no tak, że tak powiem kolokwialnie. On dzięki temu, że też ma taką posturę, to też może dać coś innego zespołowi w ofensywie. Ta jego koordynacja ruchowa, zwinność powoduje to, że ten dribbling, ten magic touch jest widoczny. Co do zmian, no to są decyzje sztabu, to są decyzje trenera. Widocznie uważał, że taka potrzeba jest i podjął taką decyzję. Ja nie będę jej komentował. Jasne, jasne. A teraz chciałbym tutaj podrążyć temat zagraniczny, czyli bliską sercu mi Hiszpanię, bo nie ukrywam, że kocham zawodników z tego rejonu i którzy w większości jednak w Polsce, przyzna pan rację, się sprawdzają, tak szczególnie ci ofensywni zawodnicy. Jakie my mamy kontakty w Hiszpanii? Czy my mamy jakąś tam, nie wiem, gdzieś jakieś dojścia, że nie wiem, no, że będziemy w stanie sprowadzić, nie wiem, drugiego Carlitosa, czy jakiegoś innego zawodnika. No ja nie ukrywam, że taki właśnie Starzyński w wersji hiszpańskiej no, przydałby nam się. Znaczy my tą ligę, szczególnie tą ligę trzeci poziom i też La Liga 2, powiedzmy te trochę zespoły, które nie walczą o awans, to monitorujemy, obserwujemy, mamy tam znajomych agentów, mamy tam znajomych trenerów, z którymi współpracujemy i to jest dla nas ważny kierunek na pozyskanie zawodnika, stąd między innymi Jordi i miejmy nadzieję, że to będzie Carlitos 2, jeżeli tak już mamy to nazwać, a może to będzie Jordi 1 po prostu. Więc tak, to jest ważna liga, tą ligę monitorujemy, sprawdzamy ją dość mocno, nawet z poziomu tej trzeciej ligi hiszpańskiej, czyli czwarty właśnie poziom, także obserwujemy. Hiszpanie są dwa poziomy profesjonalne, reszta jest półamatorska. No nie, la liga trzeci poziom hiszpański, no to jest tam, gdzie był Jordi, no to przepraszam, ale to jest pełny profesjonalizm. Jeśli pan przeczyta tak naprawdę dwie pełnoprofesjonalne ligi, to jest La Liga 1 i La Liga 2. No tak. To chyba te informacje nie do końca są prawdziwe, bo proszę zobaczyć, ile zarabiają zawodnicy z poziomu trzeciego. Ale to, oczywiście, jeśli chodzi o zarobki, to tak. Natomiast jeśli chodzi o typowo, jak jest, że tak powiem, w ustawie, to dwie pierwsze... Może tak, a tam jest telewizja także, która płaci pieniądze. No oczywiście, zgadza się. Natomiast obyśmy taki profesjonalizm mieli też w naszej... No to inaczej, to pan mówi o tym po prostu, że odbiór jakby ligi jest profesjonalny, natomiast jest to półamatorska liga. No ale w jakim sensie? To tak trochę do końca nie mogę się zgodzić, bo byłem na tych meczach i... No dobra, okej, ale już pomijając to, poziom tam jest taki, że myślę, że w tej trzeciej poziomie Ligi Hiszpańskiej można znaleźć wielu piłkarzy, tym bardziej, że jak zwrócimy uwagę, skąd przychodzą zawodnicy z ligi do Ligi Polskiej, do Ekstraklasy, to w większości są to z trzeciego poziomu Ligi Hiszpańskiej. Niech to będzie nawet półamatorska liga, jeżeli tak możemy określać. Oczywiście, ja nie twierdzę, że ci zawodnicy nie sprawdzają się w polskiej Ekstraklasie czy w polskiej pierwszej lidze. Mi po prostu chodzi o to, że typowo ustawowo, patrząc na to, jakie są dwie profesjonalne w pełni ligi, jest to pierwsza i druga, a natomiast to, że odbiór tej ligi i tych zawodników jest taki, jaki jest, że oni się sprawdzają u nas bez problemu, to się oczywiście zgadza i jest to fakt niepodważalny, bo biorąc pod uwagę ilość zawodników, którzy w ostatnich latach w Polsce się sprawdzili z tych niższych lig, no to naprawdę można by było tutaj ze trzy dobre jedenastki złożyć z polskich lig. W mojej świadomości byłem na kilku meczach, myślę, że wiele dużych klubów tam gra i profesjonalność jest tam dość na dobrym poziomie, ale okej. Jak zwał, panie Tomaszu, ważne, żeby pan nam tutaj sprowadził drugiego Iwiego Lopeza i no, będziemy zadowoleni, nawet będzie z czwartej ligi hiszpańskiej. Okej. Znaczy, monitorujemy te ligi i na pewno jest to ciekawy rynek, tym bardziej, że tak jak tu siedzicie, ci zawodnicy się sprawdzają, my też robimy sobie analizę lig, z których zawodnicy do Polski przychodzą i z jakich lig najczęściej ci zawodnicy sprawdzają, jakie narodowości dość mocno analizujemy i staramy się w te ligi
też mocno wertować, żeby z tych lig pozyskiwać zawodników, bo to jest większa szansa, że ci zawodnicy się szybko zaadoptują i będą wartością dodaną dla zespołu. No, tym bardziej, że to są piłkarze kreatywni, trzeba powiedzieć bardzo, tak. I którzy się wyróżniają na tle naszej ekstraklasy. Mhm. A jak mam myśli, bo kiedyś spotkałem się z taką opinią, że w drużynach naszych Polski maksymalnie powinno być 3 piłkarzy z jednej narodowości, nie więcej, bo to już się robi kolonia, oni wtedy nie chcą się asymilować zresztą i tak dalej, już są sami dla siebie. Czy pan się z tym zgadza? Znaczy powiem tak, mam też takie przeczucia, że, czy doświadczenia, że jeżeli zbyt dużo zawodników, szczególnie kiedy zespołowi nie idzie, to wtedy szuka się jakichś takich animozji też między niestety narodowościowe, czy te animozje są, czy szukamy jakichś winnych. Jeżeli tak jest, że zwracamy na to uwagę, no to oni gdzieś zamykają się i mogą tworzyć takie enklawy, które gdzieś każda w swoją stronę będzie szła, więc też jestem tego zdania, że staramy się nie robić zbyt dużo zawodników z jednej nacji. Teraz może jeszcze wrócę na chwilę do finansów, bo tutaj znowu tutaj nasz kibic Dekra G pyta, czy mógłby pan powiedzieć chociaż w przybliżeniu, ile drużyna dostała premii za awans do Ekstraklasy, czy jest taka możliwość? Niestety nie ma takiej możliwości. Sorry, Dekra G, nie ma takiej możliwości. To są tajemnice handlowe, ja nie mogę takich rzeczy zadać. A panie Tomaszu, kontynuując jeszcze wątek finansowy, rok temu był wywiad z panem Stanirowskim, który powiedział, że no, jeśli chodzi o finanse, to wielkie odchudzenie, no bo wiadomo, znamy przedziały cenowe, jakie dostawali piłkarze typu Robak i gdzieś tam doszło do tutaj dużego odchudzenia i padło takie hasło z jego strony, że teraz w Widzewie pieniądze są, ale są do podniesienia z murawy. W sensie dając do zrozumienia, że okej, no pensje nie są jakieś tam super wysokie, ale za jakieś tam osiągnięcia też dostaje się pieniądze i one są sensowne. Mhm. Czy ten system działa nadal i gdyby pan mógł coś o tym więcej powiedzieć? Znaczy skonstruowane są kontrakty zawodników tak, że mają podstawową pensję i mają dodatkowo premię za wynik w kontrakcie, plus jest premia, czy będzie premia wypłacona za osiągnięte miejsca z poziomu ekstraklasy. A za jakieś indywidualne, nie wiem, osiągnięcia, typu, nie wiem, bramka, asysta pierwszego, drugiego stopnia, cokolwiek, to też coś takiego funkcjonuje? Znaczy to są indywidualne w kontraktach, przy negocjacjach, ale staramy się mieć ujednolicone kontrakty, więc premie są za podobne osiągnięcia. Rozumiem. I teraz jak gdzieś tam są rozmowy z piłkarzami, którzy chcą przyjść do Widzewa, to gdzieś to jest istotny punkt negocjacji. Tak, jest to jeden z punktów negocjacji, podstawa plus premiowanie, tak żeby ci zawodnicy też mieli poczucie, że jeżeli będą wygrywać mecze, to będą zarabiać większe pieniądze po prostu. Jasne, dzięki wielkie. Proszę bardzo. Marku, prosiłeś o głos, także proszę, możesz teraz zadać pytanie. Nie wiem, czy to było pytanie, bo ja na chwilę się wyłączyłem, ale takie pytanie bardziej prywatne. Czy król Artur często rozmawia z panem Tomaszem? Jeżeli tak, to czy Artur Wichniarek coś komentuje mecze Widzewa, transfery, czy nie? Nie, często nie rozmawiamy, mamy ze sobą kontakt, ale raczej nie rozmawiamy o transferach i tutaj raczej prywatne sprawy, rodzinne bardziej. Dzięki. Czyli ciężko by było robić skuzyna skauta na Niemcy, tak? Myślę, że on ma tyle innych obowiązków, że tak, że byłoby ciężko. No tak, gwiazda telewizji, tak. Słuchajcie, robimy ostatnie 15 minut pokoju. Myślę, że większość tematów wyczerpaliśmy do końca. Jeżeli są jacyś chętni, którzy chcieliby zadać jeszcze tutaj pytanie nam, albo a przede wszystkim panu Tomkowi, to zapraszam. Najlepiej słuchaczy, którzy jeszcze nie zabierali tego. To ja, panie Tomku, zapytam, jakiego miejsca w lidze oczekuje pan po tym, co pan zobaczył po tych kolejkach 8, jeżeli się nie mylę. A może najpierw coś w piątek z Krakowią. Bo tak się przerwało od piątek z Krakowią. Czego pan oczekuje inaczej? Co się wydarzy w pana ocenie?
A oczywiście wiadomo, że tutaj dyplomacja, natomiast... Znaczy, no trudno, żeby cokolwiek odpowiedzieć, tylko zwycięstwa, tak? No, no tak, ale czego by pan oczekiwał po tych 8 kolejkach? Na jakim miejscu skończymy w pana ocenie? Znaczy, widzi pan znaczy, już... Okej, okay, myślę, że jesteśmy w stanie gdzieś między miejscem 8 a 12. To jest takie miejsce, które uważam, że zespół w tym momencie mógłby spokojnie skończyć. Jeżeli będzie więcej, to będę bardzo, bardzo zadowolony. Jeżeli będzie trochę niżej, to będę zdziwiony. Więc myślę, że to jest takie miejsce dzisiaj adekwatne do gry i do tego, co tworzymy. Zobaczymy oczywiście, co będzie zimą, jak będzie zespół wyglądał i wtedy będzie można jakby coś więcej powiedzieć. Jeżeli chodzi o Krakowie, no to przede wszystkim chciałbym, żebyśmy zagrali dobry mecz tak jak do tej pory, ale przede wszystkim też zwycięski, żebyśmy byli bardziej skoncentrowani w obronie, bo Lechia stworzył zbyt dużo sytuacji, a strzelił nam dwie bramki, czy też Lechia Pogoń, za łatwo też te bramki tracimy. Nie uważam, że to jest wina obrońców, tylko gdzieś nie zachowań całego zespołu w defensywie, a z drugiej strony też no, liczę na to, że będziemy wykorzystywać takie sytuacje, jak mieliśmy co najmniej z Lechem dwie, czyli to, co Karol trafił w słupek, czy też Martin po rzucie rożnym wypracowanym powinien tą piłkę zmieścić w bramce. To takie są moje oczekiwania, że będziemy bardziej skoncentrowani i lepiej wykonywać te rzeczy, które sami wypracowaliśmy sobie i w defensywie, i w ofensywie. Okej, okay, panie Tomaszu, 8-12 biorę w ciemno. Oczywiście pan jako dyrektor sportowy, mam nadzieję, patrzy dalej, szerzej, głębiej. To jaki klub w tej chwili ma plan na najbliższe lata? Jaki mamy robić progres? W tym sezonie pan zakłada miejsce 8-12, a na przykład w przyszłym sezonie, czy za dwa lata, jakie są marzenia, jakie plany klubu? Znaczy powiem tak, kwestia miejsca to jest dla mnie wypadkowa pewnej strategii i gry zespołu. No bo w piłce nożnej można bardzo dobrze gdzieś grać, to miejsce mieć słabsze, albo grać trochę słabiej i przy odrobinie szczęścia miejsce wyższe. Ja bym tutaj raczej chciał ustabilizować, żeby klub się ustabilizował, żebyśmy właśnie mogli tą strategię naszą wprowadzać, czyli też wprowadzać młodych chłopaków, szczególnie na tym początkowym etapie, a do tego potrzebujemy stabilizacji i takiej pewności, że no bo ten pierwszy sezon zawsze jest takim sezonem, szczególnie dla Beniaminka, bardzo trudnym, no bo zawsze ta widmo ewentualnego spadku jest i jest to duży problem dla zespołu. Ja przede wszystkim chciałbym, żebyśmy stabilizowali się w Ekstraklasie i mogli stworzyć strategię, czy tworzymy strategię, czy być mogli realizować strategię zbudowania kadry opartej też w pewnym sensie na naszych młodych chłopakach i mogącej ich promować, czy też ze spokojem tworzyć coś takiego, że będziemy wprowadzać zawodnika, nie będziemy się martwić, że on dzisiaj nie jest, nie wiem, pierwszym wyborem, nie jest się tym najlepszym piłkarzem, tylko my ze spokojem go wprowadzamy, bo to jest dla nas też potencjał, który za jakiś czas da nam to, że będziemy topowym zespołem. Ja bym chciał, żebyśmy mogli stworzyć strategię, czy tą strategię, którą tworzymy, mogli wprowadzać, żebyśmy byli stabilnym klubem, żebyśmy mieli scouting, który będzie mógł w 100% skautować zawodników, żebyśmy nie musieli opierać się na większej współpracy z agentami i żebyśmy przede wszystkim krok po kroku poprzez solidne podstawy zrobili klub, który w najbliższych, nie wiem, 4 latach będzie naprawdę zespołem, który będzie walczył o mistrzostwo Polski i będziemy jednym z 3 potentatów w Ekstraklasie, bo takie plany uważam, że możemy przy dobrej organizacji pracy i przy dużym spokoju wdrażać. No na pewno potencjał tu jest przeolbrzymi i mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast pan jako dyrektor sportowy chciałem się jeszcze dopytać odnośnie tych młodych piłkarzy. No, kiedy panu się marzy, że pierwszy ten deal zrobić taki, że puścimy jakiś tutaj nasz narybek, czy sprowadzony do Widzewa, czy wychowany przez Widzew, puścimy w świat za przynajmniej, nie wiem, chociaż 1 000 000 euro. Znaczy to jest długi system czy długi system pracy. To nie jest tak, że my oczywiście możemy kogoś pozyskać, może się okazać, że Terpiłowski zagra 3 mecze i strzeli 4 bramki, czy Zjawiński i ktoś się zjawi po i 1 000 000 euro za niego postawi. To nie jest położy, to nie jest pewność. Bardziej chodzi o to, żeby stworzyć taki system, żebyśmy mogli co roku wprowadzać 1-2 chłopaków naszych z akademii,
żebyśmy mogli pozyskiwać czy bardzo młodych chłopaków z Łodzi, czy też pozyskiwać, nie wiem, 14-15-latków i poprzez pracę w Akademii stworzyć takie warunki, że będziemy co roku wprowadzać jednego, dwóch i wtedy będziemy mogli tak pracować, że rzeczywiście będziemy mogli takich zawodników w ciągu najbliższych, nie wiem, 3-4, tak jak powiedziałem, lat mieć tylu, żebyśmy mogli ich też sprzedawać za ten czasowy milion euro, bo czy sprzedamy za pół roku, czy za rok, może tak być, ale czy to będzie systemowe? Nie, to będą pewne działania, które akurat nam w tym momencie tak się ułożą. My powinniśmy stworzyć system, który spowoduje, że my co roku będziemy jednego, dwóch chłopaków prowadzić z Akademii i oni na tyle będą dobrzy, że będą kluby chciały za nich ten milion euro płacić. A czy jest jakiś klub bądź dyrektor sportowy w Polsce, na którym pan się wzoruje, że chciałby pan, żeby ten Widzew funkcjonował w podobny sposób, jeśli chodzi o efektywność pracy? No bo są kluby, które częściej sprzedają, prawda, z zagranicy, a są też takie, które nie robią tego regularnie. Znaczy na pewno klubami, które się fajnie rozwijają, to jest Pogoń, która gdzieś tą akademię rozwinęła i zaczyna fajnie wprowadzać młodzież, czy już wprowadza młodzież i tutaj widzimy jakąś systematykę. Na pewno klubem, który nie pracuje z młodzieżą, ale też ma systematykę i to dzisiaj widać, to z Raków. Ja nie będę oczywiście ukrywał, pracowałem w Lechu 7 lat i wiem, jak oni pracowali, jak oni stworzyli akademię, która w 2012 roku, mimo to, że była bardzo, bardzo dobrą akademią, to stwierdzi, że za słabe jeszcze dofinansowali, zrobili pewną reorganizację i w pewnym momencie sprzedają chłopaków po 8 milionów, 30 milionów euro. No i nie powiem, że to są gdzieś kluby, na których się jednym klubem będę się wzorował, ale to są kluby, które poprzez systematykę pracy, poprzez pewną strategię i dążenie do celu powodują to, że też brzydko mówiąc, produkują zawodników, mają pomysł, jak ich wprowadzać, jak później ewentualnie ich sprzedawać, a jednocześnie też za tym idzie wynik sportowy, jak w przypadku gdzieś Pogoni, Lecha, czy też Rakowa. Tutaj na Zagłębi też, proces młodzieży Magda Zagłębie też taką wzorcową można powiedzieć. No tak, Zagłębie też to. Tutaj nasz kibic czerwono-biało-czerwony pyta pana, panie dyrektorze, czy, bo jest fanem piłki angielskiej, czy my penetrujemy rynek angielski niższych lig? Czy mamy jakieś tam... Znaczy powiem tak, mamy jakieś tam powiedzmy informacje, ale to są raczej informacje od kibiców, którzy gdzieś kogoś nam polecają, ewentualnie jakiegoś agenta, ale jakoś permanentnie tego nie jesteśmy w stanie zrobić. I tu mam jeszcze jedno pytanie od Piotra Nowaka. Co przekonało Grudniewskiego do rozwiązania kontraktu i dlaczego tak to długo trwało? Znaczy przekonało go to, że znalazł klub. To jest jeden z elementów. Dwa, oczywiście wynegocjowaliśmy jakieś warunki, które Grudniewski też zaakceptował. Dlaczego tak długo trwało? No to raczej się jego trzeba spytać, dlaczego to tak długo trwało, bo my byliśmy gotowi to zrobić wcześniej. Panie Tomaszu, to teraz ja jeszcze pytanko tutaj z naszego łódzkiego podwórka. Mhm. Czy sondowaliśmy jakichś piłkarzy UKS-u? Ewentualnie były jakieś plany pozyskania któregoś z nich? Nie mówię tutaj już stricte też o ich pierwszej drużynie, tylko może z tych zespołów rezerwowych, bo oni mają dwa zespoły rezerwowe. Także czy coś było grane, jeżeli o to chodzi? Zespołów rezerwowych do pierwszego zespołu Widzewa nie było takiej sytuacji. No niekoniecznie do pierwszego, ale ogólnie mówię do klubu, do Widzewa. Znaczy jeżeli chodzi o młodszych piłkarzy, no to już bardziej przez akademię, no tutaj scouting akademii i dyrektor Szymański bardziej się tymi sprawami zajmuje. Ja do pierwszego zespołu nie miałem takich ciągotek, żeby kogokolwiek z Widzewa, z młodszych roczników, czy powiedzmy z zespołów drugich pozyskiwać. A do pierwszej drużyny, z pierwszej drużyny UKS-u w takim razie, czy coś było grane, bo tu kibice plotkowali, mówili o Pirulo, bardzo byśmy go chcieli, prawda, Trąbka też było gdzieś takie słuchy. To powiem w ten sposób, że jednym zawodnikiem UKS-u, ale już który nie grał w UKS-ie ostatnio, rozmawialiśmy i to był zawodnik, którego chcieliśmy. No i też tam gdzieś były jakieś dyskusje na temat jeszcze jednego zawodnika UKS-u, ale został w UKS-ie, więc nie wiem, czy chciałbym o tym mówić, bo może to nie będzie dla niego dobra reklama. Ponieważ wiem, że UKS Widzewem nie jest to... Nie ma miłości. Ja proszę powiedzieć, panie Tomku. Proszę?
Jaka pozycja? No nie, jak powiem jaka pozycja, no to będzie wiadomo, o kogo chodzi, więc myślę, że... To aha, na jaką literę, to na jaką literę, panie. To teraz wtedy nie będzie wiadomo. Tak, oczywiście, że nie. Ja pozwolę sobie zapytać jeszcze o ten scouting, bo tu fajnie teraz Mariusz zapytał. Scouting w sensie w akademii, czy jak to wygląda? Bo u nas jest trzy osoby na etacie, tak, w scoutingu, a w akademii jak to wygląda? Czy my też skorzystamy z tych ludzi, którzy zajmują się scoutingiem w akademii? Znaczy, był taki kiedyś pomysł, to realizowaliśmy, że te niższe ligi przez osoby, które wspomagały akademię, ale to nie do końca ten pomysł gdzieś tam wypalił, ich efektywność nie była na takim etapie, czy na takiej intensywności, na której byśmy chcieli, więc tak wspomagamy się, jeżeli oni są w stanie nam pokazać zawodnika z niższej ligi, który w wieku, nie wiem, 17-16 lat gra już na poziomie trzeciej ligi na przykład jako podstawowy zawodnik, to są dla nas ciekawe informacje i wtedy to sprawdzamy. Panie Tomku, a może dopytam o ten tutaj łódzki rynek, ASMS, bo pamiętam swojego czasu, no już w poprzednich latach, już tych lat minęło, pamiętam, że bardzo dużo chłopaków wychodziło z SMS-u w świat i w Ekstraklasie naprawdę odgrywali poważne role i tutaj nasze łódzkie kluby w ogóle z tego nie korzystały, szczególnie zawsze mnie bolało, że widzę, że ci chłopcy do Jagiellonii gdzieś odchodzili, do Zagłębia, etc., grali w całej Polsce, tylko tutaj, gdzie my pod nosem mamy tak naprawdę ten SMS, jak to w tej chwili wygląda? Znaczy na poziomie pierwszej ligi, nawet poprosiliśmy kilku zawodników z SMS-u, jeszcze chyba za trenera Dobiega robiliśmy przegląd takich zawodników i dwóch czy trzech, wtedy byliśmy nawet zainteresowani, ale z jakiegoś tam powodu ja już jakby nie prowadziłem wtedy tych rozmów, nie doszło do tego, żebyśmy tych zawodników pozyskali, jeden z nich poszedł nawet do zespołu ekstraklasowego i zadebiutował. Więc gdzieś teraz w tym okresie nie, to też dlatego, że jednak też chcemy naszą akademię budować. Chcemy, żeby ci chłopacy z naszej akademii dostawali jak najwięcej szans. Tam się wykonuje bardzo dużą pracę i bardzo dużą i bardzo dobrą pracę, więc staramy się tych zawodników z naszej akademii promować poprzez pierwszy zespół w tym cyklu, co mówiłem, dwóch permanentnie trenujących pierwszym zespołem i dwóch rotacyjnie. Też nie mamy takiej możliwości, żebyśmy nie wiadomo ilu tych chłopaków tak młodych mogli przy pierwszym zespole dzisiaj mieć, więc powiedzmy, że w treningu mamy poza młodzieżowcami jeszcze czterech zawodników juniorów, więc jest to dość spora grupa i no, to też trzeba zwrócić uwagę, że my też mamy pewne możliwości, które trener poprzez sztab, trener czy trening może przeprowadzić pewne zajęcia z ilością zawodników, czy też nie i nie jesteśmy w stanie wziąć ich zbyt wiele, a dzisiaj byłoby optymalnie, gdybyśmy mieli zespół drugi w wyższej lidze, bo to spowodowałoby, żebyśmy mogli pozyskiwać tych chłopaków do drugiego zespołu i tam ich ogrywać i wtedy następnym krokiem byłby nas pierwszy zespół. Dzisiaj czwarta liga, co powoduje, że ci zawodnicy nie są też zainteresowani, żeby iść do drugiego zespołu. Czyli ten awans jest po prostu priorytetem, krótko mówiąc. No byłby bardzo wskazany. A proszę... Ale druga liga to jest taka liga, która była optymalna w tej chwili dla nas, tak? Nie trzecia, ale druga, tak jak na przykład Lech Poznań. Tak? No czy ja powiem szczerze, nie do końca uważam, że druga liga to jest optymalna, bo ja widzę chociażby, też rozmawiam z ludźmi z Lecha, oni oczywiście gdzieś mówią, że to jest okej, ale to też pewne problemy stworzy, bo zespół już nie jest zespołem, który dominuje, jest zespołem, który też często musi się bronić, on musi się wspierać wieloma zawodnikami doświadczonymi, nie tylko Lech, tak samo inne zespoły z poziomu drugiej ligi, co powoduje, że nie do końca może ci chłopacy się gdzieś tak rozwijają. Po drugie, system wypożyczeń w tym momencie trochę ucieka, a ja powiem szczerze, wcale nie uważam, że zawodnik powinien być cały czas w drugim zespole, ponieważ tam są warunki dość cieplarniane, poziom stresu jest dość mały, ci zawodnicy zawsze są u siebie, a dobrze jest, jak taki zawodnik, który nie może przejść do pierwszego zespołu od razu, z trzeciej ligi poszedłby do pierwszej ligi, do zespołu, który jest inna presja, jest jakiś stres, są starsi zawodnicy, nie jest cały czas w tej strefie komfortu, a taka druga liga powoduje to, że ci zawodnicy nie są wypożyczalni, ponieważ no, muszą walczyć czy dbać o tą drugą ligę. Poziom ok, ale nie wiem, czy dla rozwoju nie jest jednak lepsze czasami tego zawodnika na rok wypożyczyć, żeby jednak zderzył się z inną rzeczywistością, która nie jest taka komfortowa, jaką ma w drugim zespole.
Czyli tak jak to robiono w Poznaniu z Puchaczem, z Modelem, etc. Tak? Na przykład, ale nie tylko Poznań, no myślę, że tak kluby robią. Uważam, że trzecia liga nie jest wcale złą ligą, bo ta trzecia liga jest coraz mocniejsza, warunki są coraz fajniejsze, boiska są dobre, więc nie do końca uważam, że druga liga, chyba że ktoś ma bardzo mocny zespół, to tak, tylko to trzeba bardzo poważnie rozważyć, co jest najlepsze wtedy dla rozwoju tych chłopaków, bo nie chodzi o to, żeby być w drugiej lidze, drugi zespół, tylko żeby jak największą liczbę młodych chłopaków móc dostarczyć i rozwijać do pierwszego zespołu. Panie no jasne, czyli ja zapytam. Nie słyszałem, bo teraz dwie osoby razem, więc niestety. Ja tylko chciałem powiedzieć, żeby się rozwijali, w takim razie ta trzecia liga była optymalna dla tych tak. Już jednostek już przerastających tą ligę, to wtedy by wchodziło w grę wypożyczenie na przykład do pierwszych. Tak uważam. Taka jest jakby moja sugestia, aczkolwiek to jest kwestia do dyskusji też, bo nie jest tak, że ja mam tylko rację, bo może ktoś by mnie udowodnił, że jednak druga liga byłaby lepszym rozwiązaniem. Patryk? Halo, Patryk, jesteś? Dobra, Patryka nie ma na razie, więc ja tutaj pociągnę temat. Ja jeszcze tylko uzupełnię twoje pytanie o SMS, bo gdzieś słuchałem na jakimś pokoju. To ogólnie chyba właściciel SMS-u nie jest zainteresowany jakąś współpracą nawet z Widzewem, a tym bardziej już tam jakimś sprzedaniem zawodników po jakichś kosztach. Tak mi się wydaje. Panie Tomku, ja chciałem zapytać o Kopackiego, bo tutaj z prezesem Drużem już rozmawialiśmy, ale chciałbym, żeby pan to jakoś wyprostował tak w 100%. Czy był taki temat? Czy byliśmy blisko i jeśli tak, to gdzie się poróżniliśmy? Halo? Słyszeliście państwo może Patryka? Bojan, ty mnie słyszałeś? Halo? Ja słyszałem. Ja też się słyszę. Aha, bo myślałem, że jest problem z internetem. Halo? Słychać mnie teraz? Teraz tak. Obawiam się, że mi się telefon rozładuje. Tak długo rozmawiamy, że nie sądziłem, że 60% telefonu mi nie wystarczy. Co do Kubackiego, no tylko powiem tak, że sondowaliśmy możliwość pozyskania, nie wiem na jakich zasadach oczywiście pozostała go mieć, ale tam były dość spore pieniądze i nie byliśmy w stanie, znaczy nie poszliśmy dalej, rozmawialiśmy o jakichś tam zmianach, rozmawialiśmy o jakichś tam powiedzmy innych warunkach finansowania, ale w międzyczasie mieć zrealizowała ten transfer. W porządku, mnie to satysfakcjonuje. Słuchajcie, ostatnie trzy pytania do pana Tomka, takie na szybko i tutaj będziemy już powoli kończyć. Raz, że ten telefon dważył już godzina taka, a nie inna. O, widzę, że jest Piotrek Sidek, który jeszcze nie zadał pytania, także panie Tomku, tutaj od Piotrka będzie pewnie pytanie, pewnie od Dominika Kuna. Tak, cześć, dzień dobry, witam panie Tomku. Cześć, dzień dobry. Chciałem się spytać właśnie dokładnie od Dominika, jakby trochę przybliżyć kulisy tego, jakby pozostanie jego na kolejne 2 lata, rozumiem, minimum ten kontrakt jest podpisany, no jakby coś o tym, no bo ja nie ukrywam, że jestem zdecydowanie totalnym fanem jego i cieszę się i w ogóle dziękuję, że samemu Dominikowi i panu za to, że on dalej tutaj jest i widzę. Dzięki. Ja może uzupełnię pytanie Piotra i dopytam, dlaczego 2 lata, a nie 10 pewno, Piotruś, nie? No, oczywiście. Znaczy to, że 2 to raczej też gdzieś Dominika chyba sugestia. Znaczy jak jedna i druga strona chciały dalej ze sobą współpracować, no to nie było wielkim problemem się dogadać i Dominik z nami po prostu został. Tak można powiedzieć, że o kulisy, no to tutaj nie było wielkich kulisów, bo dość szybko dogadaliśmy ten kontrakt. Panie Tomku, to ja zapytam, to jeśli był jakiś gracz zainteresowany Dominikiem, to kto to był i... No bo chyba można już zdradzić, tak? No, znaczy, umowę. Okay. Znaczy z tego, co ja rozmawiałem z agentem, no to były zespoły, był zespół ekstraklasowy, czy 2 zespoły ekstraklasowe, ale raczej
żaden potentat, nie wiem, czy to była... Nie chcę tutaj gdzieś tam trochę konfabulować. Wydaje mi się, że Stal Mielec, a co do drugiego zespołu, to nie jestem pewien. Okej, czyli tak naprawdę żaden przeciwnik, który gdzieś tam nie był do ogrania, że tak powiem, w tej sytuacji. No, wydaje się, że to też nie były jakieś zespoły topowe z Ekstraklasy, które były dominujące. Dominik był też jednoznacznie ukierunkowany, że chce zostać w Widzewie, więc może nawet jak byłby zespół teoretycznie mocniejszy, to też Dominik nie odszedłby do niego. Czyli jest pan też osobą, która uważa, że Dominik Kun jest jakby kluczową postacią w układance trenera Niedźwiedzia? Uważam, że Dominik jest bardzo przydatny i potrzebny temu zespołowi. Okej, to jeszcze ostatnie moje pytanie, i może jedno pytanie tutaj od każdej osoby, ale widzę, że Mariusz odmutował mikrofon, to czy w pana ocenie ten Widzew z pierwszej ligi kończący mecz z Podbeskidziem, może inaczej, czy ten dzisiejszy Widzew jest dużo, dużo lepszym zespołem od tego, które kończyliśmy z Podbeskidziem, wygrywając 2-1 w pierwszej lidze? Czy dużo lepszy? Na pewno ma trochę więcej jakości, trochę zmian. Trudno teraz porównywać, nie mamy tych piłkarzy, nie wiem, jakie teraz miałby Widzew miejsce. Jeżeli podjęliśmy takie decyzje, że z częścią tych zawodników nie przedłużyliśmy kontraktów, a przyszli nowi, to widocznie stwierdziliśmy, że potrzebujemy zmian, żeby Widzew był lepszy. To ja pozwolę sobie teraz wejść w zdanie. Skontynuuję pytanie Piotrka o Dominika. Proszę mi powiedzieć, na ilu pozycjach jest Dominik ustawiony w naszej drużynie, można tak powiedzieć, bo jest to uniwersalny zawodnik i może grać chyba wszędzie, nawet chyba na bramce by się odnalazł, chociaż wzrost nie ten, ale już mieliśmy jednego takiego zawodnika, który też wzrostu nie miał za wysokiego, a na bramce się sprawdził. Czy jeżeli chodzi o pozycję, na pewno to jest środkowy pomocnik i może na skrzydle, czy też na wahadle. Obydwóch, czy na jakieś... Myślę, że to jest na tyle... mógłby zagrać na obu wahadłach. Nie zawodnikiem lewonożnym, więc lepiej jakby grał na prawej stronie niż na lewej. A co do skrzydła, to jest już tutaj większe pole popisu, bo można grać na lewej stronie, łamiąc do środka i grając na takiego trochę oszukanego, wchodzącego do środka na uderzenie na prawą nogę, a z prawej strony można grać wzdłuż linii z dośrodkowaniem, więc tutaj na skrzydłach by się na obu mógł sprawdzić, a na wahadle bardziej dla mnie na prawym, ale jakbym musiał zagrać na lewym, to w defensywie na pewno dałby sobie radę. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś ostatnie pytanie? Sławek, Mariusz? 1% mam z baterii. No dobra, to kończymy. W takim wypadku, słuchajcie, telefon pana Tomka się, że tak powiem, wyczerpał. Mamy nadzieję, że Widzew, jeśli chodzi o zdobycz punktową, się nie wyczerpie. Panie Tomku, dziękujemy bardzo za udział. Przedłużyliśmy to troszkę do prawie 2 godzin, także waszym i naszym gościem był dyrektor sportowy Widzewa Łódź, Tomasz Wichniarek. Bardzo dziękujemy za ten udział i oczywiście życzymy powodzenia w przyszłych transakcjach, które mamy nadzieję, że będą owocne i jak najczęściej trafione. Dziękuję serdecznie. Bardzo miło było z Państwem rozmawiać. Dziękujemy, dobranoc. Dziękuję, dobranoc.